Biznes Cafe Podcast, odcinek 22. Nazywam się Grzegorz Futyma i zapraszam Ciebie na rozmowy z ludźmi, którzy z powodzeniem prowadzą swój biznes na Wyspach Brytyjskich. Wyciągam od nich sekrety, które pomogły im osiągnąć sukces oraz gotuję z nimi dawkę inspiracji i motywacji dla Ciebie. Spełnianie marzeń. W jaki sposób spełniać marzenia? Mamy wiele ludzi, mamy wiele przykładów, szczególnie Polaków na Wyspach Brytyjskich, którzy spełniają swoje marzenia, dochodzą do tego, co chcieli zrobić. I dzisiejszy mój gość nie jest wyjątkiem. Pochodzi z Paczkowa. Gdzie to jest? Między dwoma jeziorami, kochani. Opolskie. Szkołę skończył w Nysie. To też w tym rejonie. Piękne, piękne tereny. A jeśli mówimy o pięknych terenach, to też żonę wyrwał z pięknego terenu, spod Tarnowa. To akurat moje tereny. A teraz mieszka w Londynie i też pięknie. Oprócz biegania, chodzenia po górach, gotowania z żoną, kręci go co? Kręcenie filmów. I to właśnie teraz robi. Pracował dla najbardziej obecnie znanego z promocji pozytywnego myślenia i motywowania do ruszenia tyłka sofy i działania. Garego Wenerczuka, znanego w internecie jako Gary V, tak zwanego hustlera, który swój sukces przypisuje ciężkiej i nieprzerwanej pracy i do tego właśnie motywuje innych. Rafał był jego kamerzystą, współpracował z nim. W jednym z odcinków, pamiętam, który oglądałem, Rafał chodził z nim, za nim krok w krok i dokumentował jego dzień. O tym dzisiaj też porozmawiamy. Rafał Pikul właśnie jest gościem dzisiejszego odcinka Biznes Cafe. Cześć, Rafał. Witam. Dzień dobry. Cześć, Grześku. Miło tutaj być. Dziękuję. Mi też miło Ciebie gościć właśnie w progach Biznes Cafe. Rafał, 8 lat temu na swoim Facebooku napisałeś takie słowa po angielsku. Create what you are looking for. Można to przetłumaczyć jako stwórz to, czego szukasz. Ostatnio widziałem, że wróciłeś do tego cytatu i chyba był jakiś powód ku temu. Wydaje mi się, że tego, czego szukałeś w życiu, szukasz, jest optymizm i pozytywne myślenie. I chciałbym może zacząć od... W ogóle to jest ciekawe, czy się z tym zgodzisz, ale chciałbym zacząć od tego, w jaki sposób Rafał z małej miejscowości z Paczkowa trafia do boku Garego Wenerczuka i zaczyna z nim pracować i tworzyć wspaniałe rzeczy. Między innymi też nawet masz swój teraz własny podcast i wiele, wiele Polaków cię w Wielkiej Brytanii rozchwytuje do swoich projektów biznesowych. Więc może zacznijmy od tego, jak z tego Paczkowa trafiłeś do tego miejsca, w którym jesteś teraz. Dziękuję bardzo za te miłe słowa i wprowadzenie. Kurczę, muszę sobie to spisać, bo to bardzo fajnie w ogóle wyszło. Lepiej powiedziałeś, niż ja bym pewnie powiedział. Dzięki, Grześku. Jak to wyszło, wiesz co, i ten cytat, o którym wspomniałeś, to się w pewien sposób łączy, ponieważ pamiętam, jak miałem, nie wiem, lat 10, 12, 13 i był taki okres w życiu, gdzie moja mama pracowała pracowała w swojej pracy, ja wracałem po szkole i pomagałem obiad przygotowywać. Jak mama przychodziła, to dokończała. Ja poza tym oczywiście pomagałem sprzątać i tak dalej. Jestem starszym synem, mam młodszego brata jeszcze, więc trochę więcej ja robiłem w domu niż mój kochany brat. Pozdrawiam, Łukasz. I w pewnym momencie widziałem, jak moja mama ciężko pracuje nad domem i swojej pracy. I pomyślałem sobie, że kurczę, mamo, ja jak będę starszy, to będę miał taką panią, która będzie pomagała sprzątać w naszym domu. Nie będę tak sprzątał, albo moja żona kiedyś. Ja byłem dzieckiem, miałem, nie wiem, 12 lat, 13, 14. Co prawda nie mamy takiej pani, która jeszcze sprząta nam dom, bo mamy na razie małe mieszkanie z żoną, ale mamy zmywarkę, która pomaga w zmywaniu. To jest taki początek. I w pewnym sensie ten cytat, który wspomniałeś, z tym wszystkim się wiąże, bo od zawsze gdzieś wiedziałem, wierzyłem, że można lepiej, można więcej. To, co mają ludzie wokół mnie, gdy byłem dzieckiem, pochodzę z małej miejscowości, tak jak wspomniałeś, Paczków, między Wrocławiem, Opolem, na południu Polski. Wychowałem się w bardzo statystycznej rodzinie, więc nigdy się pieniędzmi nie przelewało, wręcz przeciwnie. Jednak wiedziałem, że można jakoś inaczej. Nie wiedziałem jak, ale wiedziałem, że można i wiedziałem, że praca na pewno pomoże. Ale nie taka praca na etacie, tylko taka praca bardziej taka work, praca nad sobą.
Więc mocno w sobie żyłem. Jak zobaczyłem, teraz Facebook od jakiegoś czasu ma te przypomnienia, te wieloletnie, że właśnie pojawia się, co wyskoczyło gdzieś tam ileś lat temu, te rocznice. Jak zobaczyłem ten cytat parę dni temu, to sobie pomyślałem, kurczę, ja już 8 lat temu tak napisałem, znaczy, że coś tam już się działo w tej głowie. I to jest też ciekawe, bo jak się patrzy, to jest jedna rzecz, wiedzenie, że można lepiej więcej, o tym możemy gadać przez cały dzień pewnie, a druga rzecz to jest chyba wdzięczność, taka dosyć mocna u mnie, ponieważ w pewnym momencie jak popatrzyłem na te 8 lat do tyłu, pomyślałem, co mam, co miałem wtedy, co mam teraz. Później popatrzyłem na 16 lat do tyłu, jak byłem jeszcze w Polsce na studiach. Później jak byłem dzieckiem, to jak byłem, nie wiem, miałem też 8-10 lat, to biegałem z kalkulatorem. Kiedyś były takie kalkulatory w wielkości karty kredytowej i mające mały wyświetlacz. Ja biegałem z kolegą z nim po jakichś tam budynkach, stodołach i używaliśmy to jako superkomputera, który otwiera tajne drzwi i tak dalej. Oczywiście wtedy jeszcze nie było komórek i bardzo mnie też cieszyła technologia. A teraz mając tam najnowszy telefon, masę kamer i tak dalej, samochód, to fajnie sobie zdać sprawę, że co się ma i docenić to, co się ma, bo dużo rzeczy bierzemy, jak to się mówi, for granted, że są i już, ale jak pomyślimy 5 lat temu, 10, 15, o czym marzyliśmy, no to to tego nie było. Czyli jakby docenianie tego, co mamy, jest takim kluczowym elementem do tego, żeby poczuć się szczęśliwym, bo często możemy właśnie zapomnieć o tym, ile rzeczy już zgromadziliśmy, ile mamy, ile rzeczy używamy na co dzień, choćby ta zmywarka, która wtedy być może była marzeniem, kiedy miałeś 13 lat, może nie wiedziałeś, że coś takiego istnieje, ale już chciałeś tej mamie pomóc, żeby ona nie musiała tak pracować, przy tym zlewie stać. No i ta zmywarka jest takim jakimś symbolem, że prawda, coś jest takiego zakupionego, zainwestowane w to, że to ułatwia nam pracę. I właśnie chciałbym wrócić do tego momentu, kiedy powiedziałeś, że widziałeś już jakby, że można inaczej. Powiedziałeś, że można inaczej pracować w inny sposób. Miałeś wtedy te 13 lat, byłeś w Polsce, w małej miejscowości. Skąd się brały te myśli? To była jakaś frustracja życiem, czy znalazłeś, widziałeś gdzieś może jakąś inspirację? Ciekawe pytanie. Na pewno połączenie tych dwóch rzeczy, czyli z jednej strony, może 13 lat to troszkę, gdzieś tam to się pojawiło, ale pamiętam jak zacząłem liceum, nie wiem, 16 lat, może 17 jak się ma, gdzieś tam po raz pierwszy zaczął się pojawiać internet, gdzieś tam w szkole zacząłem go używać popołudniami i od zawsze interesowało mnie, jak działa człowiek, jak działa głowa, czyli cały zakres psychologii i później co się okazało, że nazywa się to rozwojem osobistym. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że takie słowo istnieje. I pamiętam, miałem 16-17 lat i wpisałem w Google właśnie chyba psychologia, nauka, umysł i gdzieś tam pomiędzy tymi wierszami czytałem, pojawiło się coś takiego jak właśnie rozwój osobisty, pojawiło się coś takiego jak NLP i później to się trochę potoczyło, bo zacząłem czytać, doszukiwać się, znaczy nie miałem komputera w domu, więc drukowałem na przykład kilka stron tekstu, bo to jest niepojęte teraz, jakbyśmy teraz porozmawiali z kimś nastolatkiem, to jest w ogóle show, albo teraz wszystko na telefonie mamy, tak? Ale drukowałem tekst i brałem do domu i na przykład czytałem ten tekst wydrukowany na kartce, no bo nie mogłem komputera wziąć ze szkoły, a chciałem to poczytać, a biblioteki tego nie miały. Biblioteki miały stare książki, albo w ogóle 20 lat temu ponad nie istniały książki na temat rozwoju osobistego. Nie było czegoś takiego. Więc jakby twoje pytanie odpowiadając, Grzesiek, to jest połączenie. Z jednej strony takiego zafascynowania tym, że nagle można lepiej, można więcej. Zobaczyłem, co to jest rozwój osobisty, jakie są osoby, że zobaczyłem, że jest coś taki jak Anthony Robbins. Później troszkę zacząłem się uczyć NLP, jakieś tam kursy porobiłem i nagle można lepiej, można więcej. Jest coś takiego jak większe miasta i polskie, i europejskie. A z drugiej strony tak, to było takie trochę zawiedzenie się i trochę taka może ucieczka od tego miejsca, w którym jestem, bo moje miasto małe uwielbiam. Ale jest takie powiedzenie, że trawa jest bardziej zielona po tej drugiej stronie i będąc wtedy tam w tym miasteczku chciało się więcej, inaczej. Ludzie wtedy zaczęli wyjeżdżać gdzieś tam do Niemiec, do pracy. Oczywiście byłem dzieckiem, to o tym jeszcze nie myślałem, nie marzyłem, ale starsi koledzy, którzy mieli samochód, a ja nie, jakoś tam wpływali wtedy na umysł tego młodszego mnie. Więc połączenie chęci
To jest taki efekt marchewki i bicza chyba, tak? Z jednej strony dobrze jak te dwie rzeczy działają, że nie tylko dążymy do czegoś, albo nie tylko uciekamy przed czymś, bo to się może łatwo skończyć, ale jeśli łączymy te dwie rzeczy, to działa idealnie. No i później po, być może jakoś uprzedzę twoje pytanie kolejne, ale idąc dalej do tej Anglii, to rozpocząłem studia, nie do końca wiedziałem, co chcę studiować, więc uznałem, że bardzo lubię angielski, dlatego poszedłem na filologię angielską. I z tego zrodziło się to, że fajnie byłoby porozmawiać po angielsku z tak zwanym native'em, czyli z kimś, kto mówi po angielsku, a nie tylko z Polakiem, który jest nauczony angielskiego i uczy mnie w szkole. I wyjechałem do Nottingham na studiach, tam na wakacjach, raz, drugi raz, na jakiejś tam prostej pracy, angielski poćwiczyć. I później, jak skończyłem studia, no to pojechałem tutaj, gdzie teraz jesteśmy, ty i ja, szukać, nie do końca wiedziałem czego, ale spróbować czegoś innego, nic mnie nie trzymało. No i byłem w Nottingham, a później w Londynie, gdzie poznałem, dłuższa historia, ale poznałem moją cudowną teraz żonę, Ewę. Czyli ją poznałeś w Londynie, a nie w Wierzchosławicach, tak jak znalazłem w internecie? Tak i nie, ponieważ znaliśmy się z moją Ewą, nazwę to wirtualnie, albo kiedyś to może nawet listownie. Byliśmy fanami jakiejś wspólnej muzyki i gdzieś tam na jakimś czacie, właśnie w tych czasach 15-16 lat się poznaliśmy i utrzymywaliśmy kontakt bardzo luźny, jako znajomi, raz na jakiś czas. Później po wielu latach okazało się, że ja jestem w Nottingham, moja Ewa w Londynie, z bratem mieszka. No i się spotkaliśmy na kawę. Fajnie się zobaczyć, jak się nigdy nie spotkaliśmy. No ja tak sobie żartuję, że jak już się spotkaliśmy, no to już ciężko było mi uciec i tak się wprosiłem później na Sylwestra i tak trochę zostało. Także sorry, Ewa, że o tym mówię, no bo pewnie teraz się śmiejesz albo coś innego, no ale już wiesz, powiedziane. Zainspirowało mnie akurat historia, bo zobaczyłem właśnie, że connection jakby jest z tym rejonem, który jest mi bliski też. Akurat w Wierzchosławicach mam akurat znajomych też, tam byłem tak? Dwa lata temu, byłem na wakacjach przez jakiś czas, więc no po prostu jakoś tak się to wszystko zeszło. Prywata. Dobrze, więc zacząłeś mówić o tym, o tym przejściu. W ogóle bardzo, bardzo ciekawa historia o tym internecie na wynos, wiesz, bo na kartkach, bo dokładnie przypomniałem sobie, że to tak nazwałem teraz na szybko, ale tak było. Ja pamiętam, pracowałem w pewnym miejscu, gdzie był internet, w domu go nie było i człowiek dążył do tego, żeby znaleźć informacje, których nie ma gdzieś indziej, więc drukował wszystko, co możliwe, książki całe, żeby wynieść to i móc w drodze przestudiować. Teraz, tak jak powiedziałeś, dla wielu ludzi to jest dziwne, jakoś jak przy to można na telefonie przeczytać, na iPadzie, na komputerze, po co ci papier drukować. Teraz się wchodzi w erę bez papieru. Ale ciekawa historia właśnie tak, że która pokazuje to, że obojętnie w jakich warunkach żyjemy, czy jest internet, czy go nie ma, czy zawsze można sobie znaleźć jakąś drogę do tego, żeby znaleźć dostęp do wiedzy, której jakby nie ma dla wszystkich, nie? Szukamy czegoś. I ty jakby znalazłeś ten wytrych taki miałeś, że znalazłeś tam jakąś możliwość ze szkoły ściągnięcia czegoś, wydrukowania, zacząłeś odkrywać nowe tematy i tutaj chciałbym się jeszcze zatrzymać. Powiedziałeś, że poznałeś jakby Antoniego Robbinsa, to, co on pisze, jakby różne techniki jakby doskonalenia siebie. I co na tamtym etapie udało ci się wypracować? Co się u ciebie najwięcej zmieniło w twoim światopoglądzie, co później wpłynęło na twoje późniejsze decyzje, czyli wybór jakby stylu życia i marzeń? Bo tak wracam do tego cytatu ciągle, że stwórz to, czego poszukujesz, tak? To jest taki bardzo krótki cytat. Jak ty to stworzyłeś? Co na ciebie wpłynęło najpierw z tych materiałów i później jak stworzyłeś to, jak tworzysz to, czego szukasz w życiu? Właśnie, dziękuję. Ciągle na pewno tworzę, bo to jest proces, taki ongoing proces, który się ciągnie. Dwie rzeczy przyszły mi do głowy, kiedy zadałeś mi to pytanie, Grzesiek. Jedna z nich to była taka bardziej przyziemna, nazwijmy to, techniczna i był to język angielski. Teraz już dziecko, 13-latek, chodząc do szkoły, ma angielski w przedszkolu albo jeszcze wcześniej w Polsce. Wtedy tego nie było. Ja zacząłem mieć w podstawówce język angielski, nie wiem, w czwartej klasie, w piątej. Ale jak zacząłem czytać te różne materiały i jakieś tam może wideo oglądać właśnie na początku liceum właśnie Antonego Robbinsa i trochę o NLP, a więcej tego było po angielsku, rozumiałem trochę, ale oczywiście nie wszystko i pomyślałem sobie, że jak chcę wiedzieć więcej, lepiej, to o wiele więcej materiałów jest po angielsku, więc zacząłem się uczyć angielskiego, dlatego też i polubiłem to.
Stąd w liceum angielski, skupienie się na tym, później studia. Także to taka bardziej przyziemna rzecz, która mi na pewno pomogła, ponieważ teraz większość mojej komunikacji jest tutaj po angielsku z całym światem. A druga rzecz to, wspomniałeś o tych technikach i tak, aczkolwiek najciekawsze czy najważniejsze, co przychodzi mi do głowy teraz, to umiejętność komunikacji z drugim człowiekiem. Ja tak trochę może nieskromnie, ale lubię mówić, wierzyć w to, że porozumiem i dogadam się z każdym, na każdym poziomie. Po angielsku się mówi z każdym, from every walk of life, z każdego poziomu, czyli począwszy od osoby, która jest na ulicy i jest bezdomną, skończywszy na pracowniku w sklepie, poprzez CEO w międzynarodowej firmie, z którymi robię projekty wideo, skończywszy na prawdopodobnie królowej, jeśli by mnie kiedyś zaprosiła na herbatkę tutaj. Także czujesz, że podołałbyś takiej rozmowie? Tak, tak. Jestem bardzo taki, no, mam mocną pewność siebie w tym. Czuję się odpowiednio. Uważam, że mówię, jest to trochę nieskromne tak mówić o sobie, ale to jest taki mój aset, że potrafię się porozumieć i dogadać z każdą osobą i dobrze ją odczytać i móc też pomóc, bo o to chodzi. Więc oczywiście dużo było różnych technik na temat tam planowania celów, rytuałów porannych itp. itd., zarządzania emocjami, ale to techniki jak to techniki, raz działają, raz nie, w pewnym momencie trzeba coś zrozumieć. Ja po wielu latach takiego nurkowania, diving in self-development, przestałem to robić aktywnie, bo życie idzie swoimi ścieżkami i przestałem się trochę uczyć, zacząłem po prostu żyć, a o tym może za chwilę. Mhm. Także angielski plus komunikacja z ludźmi. No właśnie, to komunikacja z ludźmi. Dlaczego chcę się tutaj teraz zatrzymać? Dlatego, że znam swoje własne doświadczenia. Ty mówisz o swoich doświadczeniach, czego się nauczyłeś, czyli prawdopodobnie miałeś podobne doświadczenia do moich, jeśli chodzi o możliwość komunikowania się z każdym kiedyś przez nas. Dla mnie to wyglądało w ten sposób i domyślam się, że wielu słuchaczy czy widzów z tym się utożsami teraz, że skontaktować się z kolegą z klasy, z jakimś człowiekiem na moim poziomie było mi zdecydowanie łatwiej niż z kimś, kogo ja postrzegałem jako kogoś, kto coś wielkiego osiągnął albo jest na jakimś stanowisku, powiedzmy, prawda? Mhm. Czyli nawet z jakimś urzędnikiem już było mi ciężej, już z jakimś politykiem jeszcze ciężej, a z kimś, kto osiągnął sukces, z jakimś biznesmenem czy właścicielem firmy, to już w ogóle było bardzo, było ciężko wtedy. I na przykład dam konkretny przykład teraz dla ludzi. Niech sobie wyobrażą właśnie Gary'ego V, z którym ty bardzo blisko współpracowałeś, być może dalej współpracujesz, zaraz o tym powiemy. I teraz kto z nas słuchających teraz jest w stanie jutro umówić się z Garym, usiąść z nim i porozmawiać normalnie, ale normalnie tak jak ja z tobą teraz, czyli po prostu sobie rozmawiamy bez siedzenia z trzęsącymi portkami, powiedzmy, i zastanawianiem się wcześniej, całą noc niespania i zastanawianiem się, Jezu, co ja mu powiem, co ja się go zapytam, w ogóle jak się do niego odezwę. Tak? Więc może być, jak być gotowym do tego, żeby po prostu wejść i powiedzieć, hej Gary, fajnie, że się spotkamy po raz pierwszy, miło mi cię poznać, bez tego takiego, oh, kurczę, co ja mam zrobić? Wiesz? I to mnie interesuje, bo ja teraz czuję się zdecydowanie bardziej gotowy do takiej rozmowy, aczkolwiek czuję pewne blokady, już wiem, gdzie one są i wiele osób na pewno też je czuje. Jak ty sobie poradziłeś z tym? I co się w tobie stało, że ty byłeś gotowy do tego, żeby podejść na przykład do Gary'ego i w ogóle jak ta historia się zaczęła? Może od tego zacznijmy w ogóle, bo ja już wyprzedzam to wszystko, wiesz? Ale jestem, no, ciekawy jestem tego, no, jesteś przy tym temacie. Jasne, że tak. Na początku uogólniając, za chwilę przechodząc do konkretów, ale uogólniając,
Już teraz coraz bardziej wiem, że każdy z nas jest człowiekiem ze skóry kości, z tak zwanego po angielsku flesh. To jest to, można da się dotknąć i istniejemy. I tak też jest z Garym i z innymi osobami, które miałem okazję poznać. Parę razy rozmawiałem z Caseym Neistatem. Casey Neistat, nie wiem, czy kojarzysz, kto to jest. Oczywiście. Taki wielki YouTuber w Stanach. Też mój taki trochę wirtualny nauczyciel, od którego się wiele uczy rzeczy. I też normalnym człowiekiem. Można z nim po prostu porozmawiać. Znaczy, miałeś okazję przebić mu piątkę tak fizycznie? Tak, czy? Tak. Dwa razy. Raz w Londynie, drugi raz w Hamburgu. W Hamburgu byliśmy na jednej scenie i to mówię to bez... W sensie w cudzysłowie, ale byliśmy na jednej scenie. Może jakoś podlinkujemy to, przypomnij mi proszę. Byłem tam właśnie też z kolegą Marcinem Osmanem. Byliśmy robić wywiad z Garym, a tam na scenie też występował Casey Neistat i między innymi go nagrywałem. Także taka ciekawa historia, może do niej wrócimy, jeśli będziemy mieli chwilę, bo bardzo, bardzo interesująca, przepraszam. Okay. Jak to się stało z Garym? Jestem w tej Anglii, lubię rozwój osobisty, ale też zaczynam pracę pierwszą, drugą. Wiem, że nie chcę pracować na etacie, wiem, że chcę robić coś swojego, połączenie tego dążenia do czegoś lepszego. Wiem, że na etacie mam stałą stawkę, nawet jeśli ona jest trzy razy jakieś minimum, gdzie na początku tak nie było zdecydowanie, to nawet jeśli ona podskoczy, to ona będzie stała. Ja muszę pracować od poniedziałku do piątku, 40 godzin, mieć 4 tygodnie wolnego w roku. I tyle. A czegoś takiego nie chciałem. Także zawsze gdzieś tam myślałem, co zrobić, jak to można wymyślić, żeby pracować dla siebie, żeby firmę założyć. Tam się gdzieś później pojawił, nie wiem, Robert Kiyosaki ze swoimi kwadratami i żeby przeskakiwać z pracownika na przedsiębiorcę, na posiadacza biznesów i tak dalej. Jakoś gdzieś tam to wszystko się kręciło. I w pewnym momencie gdzieś tam pojawiła się kamera w mojej ręce, aparat fotograficzny tak naprawdę. Mówię kamera, ponieważ one teraz wszystkie nagrywają wideo. Pierwszy aparat nie nagrywał wideo. Tak się mi on spodobał, że później był drugi, trzeci i jak zacząłem robić zdjęcia i później wideo, to zobaczyłem, że ludzie to lubią, podoba się im i ktoś w pewnym momencie zapytał się mnie, czy mogę zrobić dla niego zdjęcia czegoś tam za pieniądze, zapłaci mi. Ja mówię, o, super. No i tak się zaczęło, jak zobaczyłem, że ktoś może za to zapłacić, to myślałem, no to ja zrobię jeszcze lepiej, ktoś więcej zapłaci. I tak krok po kroku zacząłem robić coraz więcej foto i wideo, później z czasem tylko wideo, aż w pewnym momencie te wpływy finansowe, ale też czas był podobny do mojej pracy etatowej i ani w jednym punkcie się nie rozwijałem, ani w drugim, bo zabierało to czas i energię i postanowiłem robić to, co chcę, to, co kocham, create my future i zacząłem robić, dałem wypowiedzenie na etacie i zacząłem robić tylko foto i wideo. Dlatego o tym wszystkim mówię, ponieważ to się, nie do końca o to pytałeś, ale to się wiąże z tym Garym, no bo ja już miałem taki background wideo. Potrafiłem ustawić kamerę, wszystkie tam ustawienia, dźwięki, miałem swój sprzęt i tak dalej. Więc w momencie, kiedy teraz już idąc do historii o Garym. A to zaczekajmy z tą historią jeszcze. Przetrzymajmy wszystkich w niepewności, jak to się stało, bo jeszcze tutaj chcę pogrzebać troszeczkę w tym twoim rozpoczęciu tego biznesu, bo to jest też bardzo inspirujące. Powiedziałeś, że kupiłeś sobie kamerę, zacząłeś robić zdjęcia, zaczęło cię to interesować, poczułeś pasję do tego. Poczułeś do tego takie, że chcesz to robić. I nawet jakby z tego, co mi powiedziałeś, to rozumiem, że nie myślałeś o tym w kategoriach biznesu na początku jeszcze, nie. Że to coś z tego nie. będzie. Ale czego nie zrobiłeś, to nie zacząłeś robić jakiegoś marketingu wokół tego, że ja robię zdjęcia, ja teraz będę robił wideo, ja coś tam będę sprzedawał, tylko po prostu robiłeś to z tego, co rozumiem, dla przyjemności i dzieliłeś się swoimi efektami z ludźmi. I efektem tego, że to się dzieliłeś i to było dobre, było to, że ludzie zaczęli przychodzić do ciebie. Tak. Wydaje się to dosyć naturalne, ale być może nie każdemu jest tak łatwo dzielić się swoją pasją na tyle długo, że ktoś w końcu przyjdzie i powie, wiesz co, ja to ciebie kupię i potem przyprowadzi następnych. Jest jakiś taki klucz do tego, w jaki sposób dobrze się tą pasją swoją dzielić, żeby później przyszli klienci? Ciekawe pytanie. Wiesz co, teraz już na pewno jest łatwiej niż
nie wiem, 7, 8, 10 lat temu, ale pierwszą rzeczą, jaką przychodzi mi do myśli, to jest pokazywanie swoich rzeczy, czyli social media dzisiejszy internet. Nie pokażesz swojej pracy, jeśli jesteś fotografem, jeśli robisz wideo, jeśli malujesz, jeśli rzeźbisz, jeśli robisz meble. Nie pokażesz tego w telewizji, bo reklama kosztuje setki tysięcy albo miliony. Nie pokażesz tego w gazecie, bo mało kto czyta gazety, ale pokażesz to w dzisiejszym internecie, czyli na Facebooku, czyli na Instagramie, czyli na Snapchacie, jeśli celujesz w nastolatków i ludzi przed 30 i w Google AdWords i tak dalej, i tak dalej. Także na pewno pokazywanie tego na zewnątrz. Jedna rzecz. Jest też dużo takich różnych dróg, które ja częściowo robiłem, a częściowo nie. Można zawsze iść do swojej lokalnej community, jakiegoś środowiska, do biblioteki, do restauracji. Można swoje zdjęcie powiesić z wizytówką. Można na samym początku zrobić coś za darmo dla kogoś, bo mi też tak się zdarzyło na samym początku, że chciałem zrobić projekt na samym początku mojej pracy i wiedziałem, że to mi się podoba, chcę to zrobić i sam szedłem do jakiegoś studia nagraniowego i robiłem zdjęcia, na przykład dla Moniki Litkę, bardzo ciekawej artystki. Musisz się z nią połączyć, bardzo fajna kobieta. Wiele, wiele lat temu. Jedno z moich takich pierwszych zleceń, ale to ja bardziej chciałem to zrobić prawdopodobnie niż ona chciała mieć mnie, bo ja dopiero zaczynałem. Ale poprzez to poznałem ludzi, z którymi później zacząłem pracować. Bardzo ciekawych ludzi. Poznałem wtedy też Jarka Jarosza, który mi pomógł wiele w wideo, mój starszy kolega doświadczeniem. Poznałem Monikę Jakubowską, poznałem Krystiana Datę, z którymi fajne rzeczy foto i wideo robiliśmy. Także dzielenie się tym i wychodzenie z domu. Wychodzenie, może nie pisanie do szuflady, jeśli taka metafora, takiej metafory możemy użyć, Grzesiek. Okej. Bardzo fajna metafora. Wcześniej był internet na wynos, teraz pisanie do szuflady. Stary, co my tu wymyślimy jeszcze? Całą listę tych rzeczy. Ale co mnie zastanowiło, to te ostatnie twoje właśnie podsumowanie tego, jakby opisanie tego klucza, czyli wychodzenie z tym na zewnątrz. I teraz mamy ułatwione, ponieważ jest internet, ale nawet gdybyśmy nie mieli tego internetu, tak jak powiedziałaś, można ze swoim zdjęciem, bądź obrazem, bądź ze swoją pracą wyjść nawet do restauracji i powiedzieć, czy to może tutaj stać. I wiele osób być może właśnie robi ten błąd, że ma pasję, wykonuje jakieś rzeczy i... No fajnie jest zrobić fajne rzeczy, ale jeżeli to jest w domu i nikt tego nie widzi oprócz naszej najbliższej rodziny, no to jakby nie mamy za bardzo możliwości, żeby to ktoś dalej podłapał i powiedział, pokazał komuś innemu i tak dalej, i tak dalej. Więc... Oczywiście, że tak, sorry, że przerywam, ale tak, bo wiele osób takie rzeczy może robić tylko i wyłącznie dla fanu lub być może myśli, jak na tym zarobić. Ale te osoby, które robią tylko i wyłącznie dla przyjemności, nawet może nie biorą pod uwagę, że mogą z tego na tym zarabiać pieniądze i żyć. Jakiś rok temu był ogromny boom na grę na smartfony Pokémony, Pokémon Go bodajże, tak? To się Pokémony pokazywały na telefonie. Używałeś? Ja używałem przez jakiś czas. Używałeś, Grzesiek? Nie, ja nie używałem, ale znam temat. Mhm. Kojarzysz. I teraz sobie myślę, że to też to o czym sporo mówi Gary, o którym powiem później, ale gdyby ktoś przez 2, 3, 5 lat wcześniej stał się specem na temat Pokémonów, zaczął robić blog, zaczął robić vlog wideo lub podcast, to w momencie, kiedy Pokémon Go wyszło, jego pozycja online byłaby tak fajnie ugruntowana w Google i na przykład na Facebooku, że byłby pierwszą osobą, której ktoś by szedł po opinię, mógłby sprzedawać reklamy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc cokolwiek teraz słuchaczu lub oglądaczu lub widzu, nie mówi się oglądaczu, nie? Lub widzu robisz, poza pracą, jeśli to twoja praca, no to robisz to już dla pieniędzy też, ale poza pracą to pokazuj to na zewnątrz. Facebook, Instagram, być może Snapchat, bo nigdy nie wiadomo, gdzie ktoś przyjdzie i powie, hej, czy możesz zawrzeć to w tym zdjęciu, my ci to zapłacimy, czy możesz dać jakąś reklamę. Możliwości są nieskończone. Ja sobie z tego dopiero zdaję sprawę, w jakim żyjemy niesamowitym świecie dzisiaj. W Europie. My żyjemy w Wielkiej Brytanii, ale cała Europa, Polska w tym oczywiście też bardzo mocno, jesteśmy tak błogosławieni przez świat, przez Boga, przez to, gdzie się urodziliśmy, że narzekanie nie wchodzi w grę. Także działamy.
Rozkręcam się w innym temacie. Trzymaj na wodze tą rozmowę. Wiesz co, może właśnie trzeba czasami poluzować tych lejców i pójść w inną stronę. A ja jestem zwolennikiem tego, żeby pójść zawsze w tą stronę, w którą mój rozmówca czuje, że powinien pójść, bo ja chcę tutaj odkryć ciebie, ja chcę pokazać ludziom, czym żyje Rafał i nie pokazać siebie tylko z takiej strony tej zewnętrznej, że ty robisz filmy i ojaj, tam zgary jesteś i tak dalej, tylko mnie chodzi bardziej, dlaczego tak jest, że ty osiągasz ten sukces, dlaczego wszyscy cię chcą i jak do tego doszedłeś i na przykład... I co ty czujesz wewnątrz w sobie, żebyś ty też był zadowolony z tej rozmowy, że wyraziłeś siebie. Wyraziłeś Jasne. Siebie. Więc wracając do tego, co powiedziałeś jeszcze, odnośnie tego, żeby dzielić się z innymi ludźmi, wychodzić i rozmawiać i tak dalej, właśnie tutaj może ten element, o którym wspomniałeś wcześniej, umiejętność rozmowy, komunikacji z innymi ludźmi. Jeżeli ja mam z tym problem, żeby wyjść do ludzi i pokazać siebie, porozmawiać nawet, to prawdopodobnie będzie mi ciężko sprzedać te moje rzeczy. Będzie mi ciężko je zapromować. Ale jeżeli ja mogę z każdym porozmawiać, nie mam tych takich właśnie stoperów, tych trudności, no to wtedy faktycznie ja mogę wyjść z tymi swoimi zdjęciami, wyjść z tymi moimi filmami, mogę to szerować jakoś. Wtedy jest chyba łatwiej, więc ta umiejętność komunikowania się z każdym, rozmowy z każdym chyba bardzo pomaga. Oczywiście, że tak, bardzo, bardzo, bardzo. A ty powiedziałeś parę wyrazów, które takie zapaliły mi małą lampkę w głowie. Czyli jeśli ktoś jest, bo ty chyba nie jesteś, raczej nie, ale jeśli ktoś jest introwertykiem i być może nie chce, bo nie lubi się komunikować z ludźmi, rozmawiać, chodzić na jakieś spotkania, na networkingi, to jest kolejna rzecz. Jeśli tego nie chce robić, no to internet w pewnym stopniu jest taką ucieczką, co oczywiście generalizując jest złe, bo zamykamy się w naszych czterech ścianach i laptopie, ale naprawdę można prowadzić tylko i wyłącznie biznes z telefonu i z laptopa, tak naprawdę nie komunikując się z człowiekiem twarzą w twarz. Da się, jest to zupełnie możliwe. Zwłaszcza na początku, bo jeśli ty chcesz wysłać komuś zdjęcie, żeby ktoś sobie, albo wysłać komuś print wydrukowany, żeby wyświetlił w swojej kafejce, to też nie prosisz tej osoby o pieniądze. Sam zanosisz ten zdjęcie, mówisz proszę, czy możesz to powiesić na ścianie swojej coffee shop, gdzie codziennie przychodzi 500 osób i tam obok damy moją wizytówkę. Ludzie będą sobie brali. Jeśli to wydrukowanie tego kosztuje niewiele, jeśli chociaż jeden klient z tego przyjdzie, to już jest dużo, więc w pewnym sensie na samym początku nie trzeba być takim ekstrowertykiem, bo i tak komunikujemy się online albo dajemy coś, nie prosimy. Z czasem wydaje mi się, że ta pewność siebie przychodzi i ta pewność też siebie jest mocno powiązana według mnie z samooceną, z samooceną siebie i z tym, co o sobie myślimy i co możemy zrobić. Miałeś kilka różnych wywiadów, już sporo, już ponad 20 bodajże i wiem, że jednym z swoich gości, kilkoro z twoich gości znam też osobiście, ale między innymi też dużo mam kontakty, rozmawiam z Agnieszką Khan i też o tym mocno mówimy, gdy się spotykamy i pracujemy razem, że my nie wiemy co i jak wiele możemy osiągnąć i jak sobie zdamy sprawę, a to też nie musi być Bóg wie ile, bo nie każdy musi kupić nowego Maybacha, aczkolwiek w ogóle ciekawe, bo ostatnio na Westfield byłem, to wsiadłem do środka i fajnie się siedzi. Budowanie napięcia i teraz spadamy. Więc nie każdy musi mieć nie wiadomo co, ponieważ ludzie chcą mieć milion symboliczny, milion funtów, milion złotych, milion dolarów, ale do życia bardzo dobrze, gdzieś tam statystycznie, kiedyś to wyczytałem, wystarczy 100 tysięcy danej waluty rocznie. Czyli ten milion to jest taka symbolika, ale też dopiero jak zdamy sobie sprawę, ile możemy, jak bardzo wiele możemy, jak mocno możemy wykorzystać nasz potencjał, to z tym przychodzi pewność siebie i umiejętność komunikacji i pomagania innym osobom, ale też sprzedaży, bo to się łączy. Według mnie nie można sprzedawać i nie pomagając. To się sprzeda. Jak komuś coś sprzedaję, to ja komuś pomagam problem rozwiązać. I to jedno z drugim się łączy bardzo mocno. Idzie w parze. Mhm. Tak. Ale skaczemy, wiesz, po prostu jak
puściłem te lejce, to już nie wiem, w którą stronę jedziemy. Więc muszę jednak troszeczkę wrócić na tor z powrotem i tak jak obiecałem na początku, musimy porozmawiać o tej twojej historii, wrócić do niej i zobaczyć, jak wyglądały twoje kroki do współpracy z Gary. Bo to jest myślę też ważne właśnie, że na pewno znałeś go już wtedy jako człowieka, który dużo robi, człowieka sukcesu, właśnie tego milionera, prawda? I teraz, jak się stało to, że Rafał nagle zaczyna kręcić filmy dla Gary'ego, pomimo tego, że niedawno kupił sobie dopiero tam aparat i troszeczkę zrobił dla innych ludzi może jakieś zleceń, tak? Jak to wyglądało? Okej. No to jak miałem ten aparat, zacząłem robić wideo, to też to było parę lat pracy, więc to niedawno oczywiście dajemy w cudzysłów, ale tak, to nie jest 10 albo 20 lat doświadczenia i pracy dla nie wiadomo jakich firm. Miałem już swoje portfolio jakieś, tak? Pracowałem zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla firm. Miałem przyjemność zrobić kilka reklam dla firmy Direct Line Insurance, chyba największej firmy ubezpieczeniowej w Wielkiej Brytanii. Edytowałem wideo dla Jamie'ego Oliviera, dla firmy Tefal, więc miałem przyjemność pracować z takimi większymi markami i to też, dlatego o tym mówię, bo za chwilę powiem, jak nawiązałem kontakt z Gary'em i to na pewno pomogło. Więc miałem już jakieś doświadczenie, wiedziałem, jak ustawić kamerę i tak dalej, to było dla mnie naturalne. I miałem swój sprzęt, także też to gromadziłem przez lata, ale to wszystko troszkę kosztuje. Ale czekaj, a z tymi markami to jak to było? No bo skądś też... No bo ty mówisz już tutaj, a ja już to miałem tutaj z Tefalem, z Jamie Oliverem, tego. No dobrze, no ale jak do nich dotarłeś? Albo oni do ciebie? Niektóre z tych projektów, na przykład Direct Line, i to znowu relacje. Wszędzie odpowiedź relacje. Jeśli chodzi o Direct Line Insurance, to niesamowita historia. Kiedyś się dosyć mocno wspinałem w górach oraz na ściankach wspinaczkowych. Później miałem kontuzję i trochę przestałem. W momencie, kiedy się wspinałem, poznałem moich kumpli wspinaczy i kumpele na ścianach. I okazało się, że jedna z tych osób pracuje w Direct Line. A później okazało się, że ja robię wideo. I okazało się, że oni kogoś szukają do wideo. I w taki sposób się umówiliśmy na kawę w ich siedzibie. Ja tam pojechałem, powiedziałem, że tak, mogę zrobić to, co oni chcą, żebyśmy zrobili. I zrobiłem te cztery reklamy wideo dla firmy Direct Line. Więc to też pokazuje te relacje. Ja w momencie, kiedy się wspinałem, a to jest też bardzo specyficzne środowisko, ale otwarte w pozytywnym sensie, wspinając się z kimś lub obok kogoś, często oddaje się życie w ręce drugiej osoby. Osoba, która na dole wstrzyma linę, a ty się wspinasz na górze, jeśli tą linę puść, no to możesz spaść z 15, 20 albo 30 metrów. Więc często jest tak, że buduje się bardzo szybko zaufanie z drugą osobą, wiele szybciej niż przez rok czasu pracy na przykład w biurze. I ja wtedy nawiązałem relację z tą osobą i zrobiłem te reklamy. Zrobiłem pierwszą, drugą, później te osoby do mnie wróciły. I to jest też ważne i ciekawe, że robiąc cokolwiek, jakikolwiek projekt, fajnie, to też się wiąże z Gary'em. Dobre jest to, jeśli ktoś do ciebie wraca, czy to w tematach prywatnych, czy to w biznesie. Bo ja robiąc pierwsze dwa wideo do Direct Line, wiedziałem, że mam zrobić dwa, zrobiłem. Minęło parę miesięcy, jakieś pół roku i dostałem zapytanie, hej, czy możesz zrobić kolejne dwa, bo chcemy więcej. I to jest bardzo dobry znak, bo to znaczy, że to oznacza co najmniej dwie rzeczy, że zrobiłem wideo co najmniej dobrze, a być może powyżej tej średniej i że wierzą, że mogę zrobić to co najmniej tak samo dobrze albo lepiej drugim razem. I to jest super. Więc zrobiłem to. A nie wiem, Jamie Oliver czy Tefal, to przez lata pracowałem w dwóch czy trzech agencjach kreatywnych w Londynie i tam klientami tych agencji były te firmy, więc ja edytowałem materiały, które później były puszczane w spotach reklamowych różnych firm. A tych firm było dużo więcej, mniejszych i większych, różne uniwersytety i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w większości przypadków relacje i polecenia. To nie było nigdy ogłoszenie w gazecie, to nie była nigdy wtedy reklama Facebooka, nic takiego. Relacje, dobra praca, zaufanie, bycie na czas, ponadprzeciętna jakość i obsługa klienta. Ale historia, wiesz, z tym zaufaniem i trzymaniem liny. Wyobraziłem sobie właśnie kogoś, kto cię trzyma na tej linie i myślę sobie, faktycznie, gdybym ja był w tej sytuacji, jak szybko musielibyśmy, to jest taka bliska relacja z tą drugą osobą, która mnie trzyma w tym momencie. To jest tak, jakby moja mama trzymała mnie w rękach i może mnie upuścić, ale mnie trzyma. Ja ufam, że mnie nie upuści. To musi być niesamowite uczucie. Ja nigdy tego nie zrobiłem, ale po prostu poczułem teraz jakby taką emocję i
wyobrażam sobie, że gdybym miał taką relację, jeżeli mam taką relację, takie bliskie zaufanie z drugą osobą i wiem, co ona robi, to w momencie, kiedy właśnie mamy jakąś potrzebę, to pierwsza rzecz, to się zapala ta lampka, odezwij się do Rafała, nie? Czy do Grześka, nie? To odezwij się do tej osoby. I można to powiedzieć, może ludzie to ocenią czasami w taki sposób, że to po znajomości, tak? Tak? Że to po znajomości było zrobione, że załatwił sobie zlecenie, bo on zna jego. Ale jak ja jestem człowiekiem, który potrzebuje, żeby coś dobrze zrobić, to nie szukam często najtaniej albo bo kogoś znam, tylko ja tą osobę muszę nie tylko znać, tylko jej ufać, mieć z nią relację. Czyli to, co powiedziałeś, relacja, zaufanie. Nie to, że ja znam kogoś. Relacja, zaufanie. To, że ja znam Garego, znaczy ty znasz z Garego, to nie znaczy, że ty mi załatwisz gdzieś tam coś, żebym ja coś zrobił. Ja muszę być w tym dobry i muszę mieć czyjeś zaufanie, prawda? Tak, oczywiście, że tak. Ty wiesz, jak wiele osób zadaje mi pytania o połączenie Garego z nimi w odnośnie różnych wywiadów, szkoleń, eventów, i większość sam odrzucam z ogromnego szacunku, bo relacje są bardzo ważne, zwłaszcza z takimi osobami robiącymi ciekawe rzeczy. Także jak ludzie do mnie zaczną dzwonić też po tym wywiadzie z tobą i powiedzą: Rafał, daj mi numer do Grześka, muszę się do niego dodzwonić. Ja też najpierw sprawdzę, kto to jest, no bo wiesz, nie mogę tego numeru tak łatwo dawać, prawda? Ale to, co powiedziałeś o relacjach, tak, jak najbardziej. Wiesz, a co się dzieje dzisiaj na Facebooku, gdy ktoś zadaje pytania: hej, szukam hydraulika, szukam elektryka, szukam ubezpieczyciela samochodu, byłem w kinie, fajny film albo niefajny film i tak dalej. Wszystko to są relacje i zapytania, więc nie ma czegoś takiego, jak ja dostałem niedawno tak zwane Yellow Pages, po polsku nie wiem, jaki jest odpowiednik tego, taka książka A do Z z adresami, z danymi ludzi. Coś zdziwiłem się trochę, że to jeszcze istnieje, że ktoś wydaje kasę na papierowe reklamy, ponieważ już coraz bardziej ludzie, którzy mają 50 lat, 60, zaczynają internetu używać, ale ciągle. No dobrze, wracam do ciebie. A myślę, że pociągniesz ten temat, ale dobrze, więc tak, uważamy, komu dajemy kontakty na przykład, wyobrażam sobie właśnie, znam Rafała Pikula, on ma kontakt do Garego, jak ja bym miał Garego u siebie na wywiadzie, wow, jaki miał odsłon, tyle, ja miałbym tyle tego, więc ludzie być może widzą wartość taką, że jakbym miał kogoś sławnego u siebie, to może miałbym nagle super efekty, często może jest takie myślenie i wtedy jest próba kontaktu, kogo ja znam, żeby on mnie wprowadził do tamtej osoby, prawda? Przepraszam, i to nie jest wcale złe, bo ja też w ten sposób się komunikuję z ludźmi, tylko na samym początku trzeba zbudować relacje i dlatego też osoby, które śledzę, na przykład ja na Facebooku, na Twitterze, bardziej w Stanach, na Instagramie, staram się, jeśli wiem, że z kimś coś zrobić, to staram się posty tej osoby lajkować, odpowiadać. Jeśli jest jakiekolwiek pytanie kogoś, kogo ja śledzę, a wiem, że mogę pomóc, to staram się to robić, czyli staram się dać wartość na początku. Czyli jeśli wiem, że ktoś pomoże mi tak po prostu, a później z czasem o coś zapyta, czy cokolwiek mogę zrobić, to szanse są bagatelnie większe, niż gdyby ta osoba tego nie zrobiła. Także to nie jest źle, to nie jest złe, tylko z głową. No właśnie, no to teraz ja sobie właśnie otworzyłem okno z Messengerem i patrzę sobie na naszą relację, która zbudowała się 24 lipca. Wtedy się połączyliśmy na Messengerze i ja napisałem we wrześniu dopiero, czyli lipiec, a tutaj we wrześniu napisałem: Rafale, czas się poznać i pogadać. Co cię teraz zmotywowało do tego, żeby odpowiedzieć do mnie: cześć Grek, miło cię wirtualnie poznać i zacząć w ogóle rozmowę ze mną? Na przykład nie znasz gościa, nie wiesz w ogóle, o co chodzi, no ale jednak jakąś relację budujemy. Co cię w ogóle zmotywowało? Słuchaj, zawsze tak odpowiadam, ponieważ nigdy nie wiadomo, która z 20 osób, która teraz trochę metaforycznie, ale oglądająca na przykład moje wideo albo twoje wideo, chociaż wiem, że oglądnięcia u ciebie liczy się w setkach i w tysiącach, ale nigdy nie wiadomo, po pierwsze, jak możemy tej osobie pomóc, ale tak bardziej troszkę patrząc na swoje potrzeby, co ta osoba może nam w przyszłości dać. Być może ty masz raz w tygodniu jakiś slot w BBC i chcesz mnie tam zaprosić i nagle ja będę mówił przed całym BBC i tak dalej, więc jakby zawsze odpowiadam na wszelkie pytania, czy takie hello tak zwane,
i to jest jak najbardziej okej, i wtedy budujemy dalej relacje. Gorzej jest, gdy ktoś wysyła taką zautomatyzowaną wiadomość z prośbą o zakup czegoś, albo zaproszenie na jakiś webinar, albo na coś tam, to so, czasami, czasami odpowiadam, bo dostaję takie zapytania, wiesz, cześć Rafał, i potem wklejony tekst, hej, zajmuję się nowym stylem życia, chcesz skończyć 9 to 5 i zacząć robić coś innego, kliknij na ten link, zobacz, jeżeli masz jakieś pytania, to napisz. To jest, wiesz, mega zautomatyzowane, ktoś robi kopiuj, wklej. I czasami nie odpowiadam, a czasami odpowiadam. I mówię do tej osoby, później biorę telefon, ja dużo wiadomości zostawiam audio na Facebooku. Nagrywam audio zamiast pisać, jest szybsze, według mnie wygodniejsze. I mówię na przykład do takiej osoby, mówię na przykład, hej, twoje imię wstawiam tam. Mówię, dzięki za wiadomość, miło mi, że jesteśmy znajomi na Facebooku, tylko trochę wygląda to spamowo, że naprawdę tak chcesz budować tą relację. Wiesz, ja osobiście nigdy z propozycji tej osoby nie skorzystam, bo nie ma żadnego cześć, nie ma żadnego powitania, dania czegokolwiek, zapytania czegoś o cokolwiek. Tylko po prostu od razu czysta, twarda sprzedaż. Także znam, jak to było, tak, że po prostu zapytałeś mnie, hej, co się dzieje i co możemy razem zrobić, ale też na samym początku, wiesz, widziałem też, Facebook ma taką możliwość, Messenger, pokazać wspólnych znajomych, i to jest też bardzo ważne. Wiesz, z kim się przedstawiasz, jakim się stajesz, jesteśmy średnią tych 5 osób, wśród których się obracamy, znamy to wszystko. Mając wielu ciekawych wspólnych znajomych, uznałem, że skoro tamte osoby znają Grześka i są z nimi friends, coś tam robią, no to jest to wartościowa osoba. I dlatego rozmawiamy teraz. Ja też, ale to, co mówisz, jest właśnie interesujące, bo ja też to robię, prawda? Czyli ktoś wysyła mi zaproszenie, jeżeli widzę, że tam jest 5-7 osób, które już znają, i to są te osoby takie, które ja, z którymi ja utrzymuję kontakt, no to jest ktoś ciekawy, nie mogę go przegapić. Aczkolwiek tych zaproszeń ostatnio jest sporo i różnych takich totalnie spamowych już, prawda? Nie wiem, co się dzieje, dlaczego mnie jakoś napastują te Rosjanki i jakieś tam inne profile, które są typowo, no, codziennie muszę gdzieś tam wysyłać zgłoszenie do Facebooka, żeby zamknęli ten profil. Po czym oni zamykają i to się powtarza i powtarza i powtarza. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Dobrze, powiedziałeś trochę, jak zbudowałeś, ja zbudowałem relację z tobą trochę. Fajnie, że widzę to od drugiej strony, że jakby zobaczyłeś, wiesz, kogo ja znam, co ja robię, może zrobiłeś troszkę researchu, kim jest ta osoba. Nawet czasami 30 sekund wglądnięcia na czyjś profil pokazuje mi, czy to jest warto w to wchodzić, czy nie warto. I to się przeważnie sprawdza. Ja wczoraj odrzuciłem jakiś profil, osoba, która mnie dodała też kilka tygodni wcześniej. Nie wiedziałem, kto to jest, ale marketing... Londyn, no to myślę sobie, okej, nagle po 2 tygodniach otrzymuję wiadomość, czy chciałbyś zainwestować w nieruchomości w Londynie. No dobra, okej, dziękuję, do widzenia, tak? Nie znam cię, nie wiem, kim jesteś, a ty do mnie od razu w nieruchomości. No to idealny przykład tego, co mówiłem przed chwilą, tak? Tak, dlatego to o tym mówię, to konkretny przykład takiej właśnie sytuacji. Dobrze, ale teraz już wróćmy do twojej relacji, na przykład, którą zbudowałeś z Garym. Jak, czy ty ją zbudowałeś, czy to był przypadek, że znalazłeś się u boku człowieka, który jest tak znany, tak dużo motywuje, tak dużo rzeczy robi, jest takim hustlerem. Pewnie ma tam kolejkę takich ludzi, którzy chcą kręcić mu filmy. No kolejkę ma, no wszyscy by chcieli z Garym kręcić filmy. Rafał Pikul znajduje się obok i kręci mu daily vloga. Jak to się stało? Po pierwsze, przypadków nie ma. Przypadek to jest takie, powstaje wtedy, kiedy szansa, takie opportunity spotyka się z przygotowaniem. I na przykładzie tego powiem tak, moje przygotowanie to były właśnie te lata doświadczeń z różnymi kamerami i mój tak zwany showreel, czy takie portfolio wideo, które zaraz powiem, jak wykorzystałem, a szansa to jest ten tak zwany przypadek. Tylko gdybym ja nie umiał obsługiwać aparatu i nie wiedziałbym, kim jest Gary i kim są ludzie wokół niego, to wszystko by się nie wydarzyło. Jak to się stało? Gary aktualnie ma 5 biur na całym świecie, 4 w Stanach, 5 w Londynie. Łącznie zatrudnia około 800 osób, tak? 800 osób, 800, to jest też bardzo ciekawe. Jak sobie uzmysłowiłem na przykład, jakie są przepływy pieniędzy i wypłat dla 800 osób, no to daje do myślenia i tym bardziej szacunek buduje. Mówię to dlatego, że 2 lata temu niecałe otworzył swoje pierwsze biuro w Londynie, europejskie,
I to o tym było dosyć głośno, bo dosyć duża firma innowacyjna. Ty, Grzesiek, wiem, że śledzisz Garego, nasi widzowie lub słuchacze, jeśli wiedzą, kto to jest, to super. Jeśli nie wiedzą, to zgooglujcie sobie Gary V, zobaczcie, co ciekawego robi, jak robi, dlaczego klienci do niego przychodzą i biją się, żeby ich obsługiwał. Otworzył swoje pierwsze biuro w Londynie. I to biuro w Londynie otworzył tak notabene w miejscu, w którym dzisiaj jestem. Otworzył w firmie WeWork we wschodnim Londynie. Dokładnie w tym budynku, w którym ja teraz mam swoje biuro. I wiedząc, że Gary będzie w Londynie, ja od zawsze śledziłem go od, nie wiem, 2 lat wcześniej. I on bardzo mocno inwestował w wideo, zarówno jako środek przekazu jego informacji do świata, jak i dla swoich klientów. Tam wiele, wiele lat temu rozpoczął pierwszy na świecie vlog o winach, gdy jeszcze zarządzał firmą, która sprzedawała wina online i tak dalej, i tak dalej. I skoro on mocno inwestował w wideo i te wideo z czasem stawały się coraz lepszej jakości, a ja robiłem wideo, plus byłem zainteresowany biznesem, rozwojem, tego, że można lepiej, tego, że trzeba kreować, że można i tak dalej, to jakoś tak chcąc, nie chcąc, to się łączyło. I tak sobie myślałem, skoro to jest taki mój online mentor i się od niego uczę, skoro ja lubię robić wideo, to jak mogę robić wideo dla niego? I no, to, żeby on był w Stanach, ja tutaj, to było prawie niemożliwe na tamtym etapie. Ale gdy nagle okazało się, że on jest w Londynie, no to hej, coś można zrobić. I śledząc jego profile online, zobaczyłem, że on daje takie wystąpienie publiczne w jednej z agencji marketingowych w Londynie. Poszedłem tam, wziąłem tam ze sobą moją żonę, moich 2 znajomych i siedzieliśmy na sali łącznie, nie wiem, z setką ludzi. I tam był wywiad z Garym, plus później odpowiadał na Q&A. Ci, którzy śledzą Garego, wiedzą, że dużą część swoich wystąpień, dużą część wystąpień jego to są pytania i odpowiedzi. No i w pewnym momencie ja dostałem ten mikrofon, tak jak teraz ten tutaj mam przed sobą. Już tak było pytanie pierwsze, drugie, piąte, siódme. I ten czas leciał, i myślałem, muszę ten mikrofon dostać. No i mam ten mikrofon, no tutaj taki trochę inny, ale coś takiego w ręce. No i miałem takie pytania, takie typowo biznesowe, takie na wszystkim mówiąc nudne, ale takie bardziej down to earth, takie przyziemne. No, zadałem to pytanie, on na nie odpowiedział i wszystko super, a potem mówię, to jeszcze druga rzecz. To on mówi, no to szybko rozwało, musimy kończyć. I ja wtedy mówię do niego, hej Gary, chciałbym być twoim D-Rockiem w Londynie i w Europie. Dla tych, którzy nie wiedzą, D-Rock to jest David Rock, to jest jego taka ksywka internetowa, David Rock. To jest osoba, która stworzyła tak naprawdę Daily V i na co dzień pracuje z Garym, jeździ po całym świecie, David stworzył i tworzy i zarządza teamem, który robi Daily V właśnie w Stanach, w Nowym Jorku. Więc jak powiedziałem, że chce być jego D-Rockiem, no to on dokładnie wiedział, o co chodzi. I on mówi, super, okej, fajnie, Rafał, wyślij mi maila i zobaczymy. Ja oczywiście, o super, dziękuję, thank you very much, odłożyłem. I to było chyba ostatnie pytanie, tak mi się wydaje. I potem były brawa, wyszliśmy, ja do niego podszedłem, przywitałem się, zrobiłem sobie selfie i poszliśmy. Dobra. No i wychodzimy z tego eventu, jest godzina, nie wiem, 10 wieczorem. I wracam do domu, no i napisał, wyślij tego maila. Tylko teraz tak, ja obejrzałem dziesiątki, może setki nagrań Garego i wiem, że on taką odpowiedź daje bardzo wielu ludziom. Jego e-mail jest jakby dostępny dla każdego. Widzu, zanotuj. gary@vaynermedia.com. Możesz wysłać maila do Garego. Teraz tak. Czy on na niego odpowie, to jest zupełnie inna bajka. Lub czy ktoś na niego odpowie, tak? Gary widzi tego maila, ale też zarządza mailem jego asystent. Teraz to bodajże Tyler, być może wcześniej ktoś inny. Więc wracając do domu, myślałem sobie, co mogę zrobić. Okej, dobra. Powiedziałem o tym Garemu, on powiedział, że spoko, wyślij maila, zobaczymy, co możemy zrobić. Co ja mogę zrobić? Wiedziałem, że to nie jest tak, że napiszę hej Gary i zaraz będę robił to, co chcę robić. Tak, to byłem ja, zadałem pytanie, tak? Tak, bo wiem, że setki osób wysyła mu maile i on o tym mówi na daily vlogu. Coś się z tym dzieje, a coś nie. To nie jest tak, że on nagle dał swojego tajemnego maila, którego nikt nie ma, albo adres domowy na przykład. Wróciłem do domu, była godzina 11, myślę, co ja mogę zrobić? Dobra, spotkałem się z Garym, powiedziałem mu o tym. Myślę, 8000 żarówek. No dobra, no skoro chcę wideo, no to zrobię wideo. Myślałem, że zrobię wideo. I rozstawiłem 2-3 kamery w swoim takim dumowym biurze, mikrofon, jakieś tam światła i zacząłem nagrywać. Generalnie pomyślałem, że
oczywiście nikt dzisiaj nie ma czasu, więc czytanie maili jest niezbyt fajne. Poza tym, jak zrobić wideo, no to może pokażę, że umiem nagrać wideo. Że pokażę, że umiem je nagrać, zedytować bardzo szybko i mam nadzieję fajnie. W ten oto sposób w ciągu tam, nie wiem, godziny, półtorej przygotowałem to wideo, to znaczy nagrałem, ustawiłem kamerę, nagrałem to na trzy kamery, czyli nie tak jak teraz rozmawiamy, tylko cały czas, że widzimy siebie z przodu, było ujęcie z boku, było ujęcie z góry i tak dalej, i tak dalej. Nagrałem to wideo, wrzuciłem je na komputer, do tego wideo włożyłem moje portfolio, czyli wypowiadając się, tak to zedytowałem, że mówiłem, pracowałem dla tej firmy, dla tej i tam włożyłem przykłady reklamy z Direct Line, przykłady edycji dla Jamie'ego, Oliwiera i tak dalej, i tak dalej. Skończyłem to edytować, na samym końcu edycji pokazałem też na telefonie, dograłem, która jest godzina, zbliżyłem telefon do kamery i to była godzina 5:30, skończyłem edycję, wysłałem maila, napisałem tam: hej, we just met, właśnie się spotkaliśmy, proszę zobacz na tego maila. I załączyłem link do pliku YouTube. I w ten sposób o godzinie 6 rano wysłałem tą wiadomość i poszedłem spać. Moja żona wstawała do pracy 5:30, także ja poszedłem spać, ona wstała. No i wysłałem tego maila. No i wróciłem do życia. Minął tydzień, dwa, cisza, spokój. Tak sobie myślę, tak jak mówisz, Rzesiek. Pewnie są tam dziesiątki, setki osób, które coś takiego chcą zrobić. Wiesz co, ale nie do końca. I to jest taka tajemnica. Teraz powiem tajemnicę naszym słuchaczom. Słychać mnie? Słychać? Słychać. Dobra. Na samej górze góry jest najmniej ludzi. Wiecie? Na szczycie jest najmniej ludzi. Dlatego o tym mówię, ponieważ w pewnym sensie tak, dużo osób chciałoby pracować z kimś w danej dziedzinie biznesu, chciałoby, nie wiem, poznać dziewczynę czy chłopaka w życiu prywatnym, ale mało osób coś robi w tym kierunku. Co z tego, że wiele osób by chciało, ale zrobienie czegoś, wydaje mi się, jest bardzo ważne. Także z jednej strony tak, setki, tysiące osób chce coś takiego zrobić, pracować z kimś, w jakiejś firmie, z jakimś klientem, ale robienie rzeczy innowacyjnych i takich, które crazy, mało kto. Bo na górze jest najmniej ludzi, okej, okay? Na szczycie. Minęły tydzień, dwa, cisza, spokój, tak sobie myślałem, no pewnie wiele osób się odzywa. Do tej pory tylko i wyłącznie D-Rock powstało, robił te wideo. Powstało około 50 odcinków Daily V. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Daily V, to jest taki vlog Garego, czyli ktoś chodzi za nim z kamerą, wyobraź sobie, ktoś chodzi za tobą z kamerą i nagrywa twój dzień. Kiedy wstajesz, rano idziesz na siłownię, idziesz na spotkanie, jedno, drugie, piąte, siódme, jedziesz samochodem, metrem, samolotem i tworzy z tego 10-15-minutowy odcinek, który jest ciekawy, energetyczny, przekazuje wartość, pokazuje dzień osoby. Dużo osób to robi. Gary... W tym momencie, kiedy ja się o to starałem, to było około 45 odcinków. Po około dwóch tygodniach dostałem nagle maila. Dostałem maila od kogoś z teamu: hej, wygląda to ciekawie, przejrzej i się odezwę. Jak dostałem tego maila, to się bardzo ucieszyłem, bo w ogóle okazało się, że ktoś go zobaczył. Aha. To nawet nie jest to, że ktoś się zgodził na cokolwiek, czy ktoś zaproponował, wiesz, tylko ktoś zobaczył tego maila, bo twoje wyobrażenie i teraz moje już wiem, że jest takie, bo jak pracując z Garym, widziałem raz na jakiś czas jego plan, jego schedule dzienny, ilość maili, które dostanie, to są tysiące. Więc było bardzo prawdopodobne, że ja tego maila wysłałem i on gdzieś tam się zaginął w tej długiej linii wielkich maili. I ja odpisałem oczywiście, dziękuję bardzo, thanks a lot i czekałem, zapytałem, czy mogę cokolwiek zrobić, dajcie proszę znać. Minął około tydzień i dostałem od D-Rocka właśnie, Davida, który odpowiada za Daily V, Garego maila pod tytułem: hej, cześć Rafał, to oczywiście po angielsku było, Gary będzie za 4 dni w Londynie, czy jesteś wolny, czy chciałbyś zrobić dla niego Daily V? No i wtedy pamiętam, wtedy byłem sam w mieszkaniu, mojej Ewy nie było jeszcze i zacząłem chyba tańczyć w salonie, tak do muzyki, byłem taki szczęśliwy, chciałem tą energię, wiesz, wydobyć z siebie i tak, oczywiście odpisałem, że oczywiście, że tak, nie, to jest ciekawe, nie sprawdziłem kalendarza, ale cokolwiek by nie było tego dnia... No, nieważne. Cieszę się, że już byliśmy po ślubie z żoną, bo gdyby to było w dniu naszego ślubu, to nie wiem, co bym wybrał. Sorry, Ewa. Ślub z Garym. No, i w ten sposób pojawiłem się o 6:30 rano w hotelu w centralnym Londynie na recepcji ze swoim kamerą, mikrofonem. Tam spotkałem Garego, założyłem mu mikrofon i zaczęliśmy spędzać cały dzień razem od 6:30 do
To było moje pierwsze Daily V, bodajże 54 odcinek. Dzień wtedy skończył się o godzinie chyba pierwszej w nocy. Tutaj właśnie w WeWork, w tym budynku, gdzie do pierwszej w nocy były spotkania i tyle. I później, tak jak wracając do Direct Line, wysłałem to wideo, ono było zdecydowane przez team w Stanach, bo wtedy jeszcze Daily V nie było codzienne, było to co kilka dni. I później za około 2 tygodnie znowu otrzymuję maila. Hej, Gary będzie... Oczywiście w międzyczasie odcinek został opublikowany i poszedł online i w ogóle mega byłem szczęśliwy i super pamiętam ten moment, kiedy zobaczyłem to i zacząłem otrzymywać jakieś tam podziękowania, oklaski i dużo friends request na Facebooku. Po 2 tygodniach dostałem kolejne zapytanie. Hej, Gary, wraca, czy możesz, czy chcesz zrobić Daily V? Tak, oczywiście, jestem dostępny. I to mnie utwierdziło, że super, zrobiłem tą robotę co najmniej dobrze, co najmniej średnio, a prawdopodobnie o wiele lepiej niż średnia. To znaczy, że znam swój sprzęt, ale też styl, w którym Daily V jest zrobione. Potem potrzeby się kolejne odcinki, zacząłem też troszkę edytować. I to w takim skrócie ta historia. Wow. Wiesz co, super. No, wiesz, masę pytań się pojawia. Pierwsze pytanie, które mam, a w ogóle to może spostrzeżenie, tak jak powiedziałeś, niewiele osób jest na szczycie. Co ja pomyślałem sobie wtedy? To jest tak, pierwsza rzecz, zamiast wysłać standardowego maila, hej Gary, to ja, ty mnie poznałeś tam i tutaj, ja robiłem to, stwierdziłeś, zrobię coś niestandardowego, muszę zrobić wideo i to szybko, jak najszybciej, które pokaże mi z dobrej strony, generalnie zrobiłeś swoją reklamę. Swoją najlepszą reklamę, jakie mogłeś zrobić, można powiedzieć spersonalizowaną reklamę do tego konkretnego klienta, ponieważ on mógł to łyknąć. Tak, poruszyłeś coś bardzo ważnego, przepraszam bardzo. Wybacz, jestem gościem, więc pozwolę sobie przerwać. Dziękuję. Powiedziałeś o czasie, tak, i to jest bardzo ważne, ponieważ gdy wróciłem o 11 do mieszkania, myślałem sobie, co mogę zrobić. No dobra, maila nie chcę pisać, zrobię to wideo, ale ja w ogóle nie brałem pod uwagę tego, żeby wysłać tego maila, jeśli miałbym maila pisać, za kilka dni, albo jutro rano na przykład, albo za tydzień w ogóle. To było, Gary w międzyczasie byłby na 4 konferencjach w każdej części świata i to już w ogóle by gdzieś tam zamarło pewnie. Kto wie, gdybym to zrobił za tydzień, być może taki sam byłby efekt, ale tego się nigdy nie dowiemy, na szczęście myślę. Ta szybkość jest ogromnie ważna. Ja nie wiem, być może właśnie to moje dzieciństwo i takie wychowanie w miejscu, gdzie na przykład nie miałem komputera, dopóki sobie sam nie kupiłem w pierwszego wieku 20 lat i nie przelewało się z pieniędzmi. Myślę, że to takie docenienie tego, co się ma i to, że ja pracuję na to, co mam, sprawiło, że ja nie biorę tych rzeczy pod uwagę. Teraz czasami spotykam się, jak pracuję z jakimiś freelancerami, z kimś, kto chce edytować dla mnie albo uczyć się wideo i ludzie często nie dotrzymują terminów, nie odpowiadają, w ogóle nie dostarczają czegoś, albo mówią, że nie jestem zmęczony, dzisiaj już idę do domu na przykład. Ja nie wiem, jak ty, ale dla mnie to jest w ogóle niepojęte. Ja sobie tego w ogóle nie... Dla mnie w ogóle takie słowo się nie pojawia w głowie. Ja odpoczywam dużo wtedy, kiedy decyduję, że odpoczywam, spędzam czas z żoną w różnoraki sposób, czy to zwiedzamy różne miejsca, czy oglądamy film i tak dalej, ale w momencie, kiedy pracuję i staram się o coś, to mi to w ogóle nie przychodzi przez głowę, żeby coś powiedzieć, że jestem jakiś, nie wiem, zmęczony. Ja myślę, Rafał, że użyłeś magicznych słów. Starasz się. Dlaczego? Ponieważ ci zależy. Tobie musi zależeć na tym, żeby coś wykonać, żebyś miał motywację do wykonywania tego. Więc jeżeli widzimy osobę, która to zlewa, to jej na tym nie zależy. Tak mi się wydaje, tak to oceniam. Nie zależy mi na tej pracy. Ja źle się tutaj, w ogóle czuję się tutaj jakbym był jakimś niewolnikiem. Nie chce mi się i po prostu motywacji nie ma. I ja w pewnym sensie rozumiem to, że ktoś nie daje czegoś w terminie, równa się dla mnie, nie robi to, co kocha, albo nie w taki sposób, jak kocha. No właśnie, bo jak ktoś jest w pracy, to jeszcze rozumiem, jak ma na tak zwanym etacie. Jak ktoś coś robi dla siebie, buduje swoją markę, nie biorę tego pod uwagę. Dlatego stwierdziłem właśnie, kończąc tylko tą myśl, że tak, muszę to zrobić, to cokolwiek zrobię, muszę zrobić od razu, najpóźniej jutro rano, a najlepiej tego samego dnia. W momencie, kiedy ja i później rozmawiałem o tym z Garym i z Dyrokiem, pytam się, na ile to wideo miało wpływ na to, że pracujemy razem, powiedział tak, spory. Ponieważ nagle o 6 rano, 8 godzin po tym, jak się widziałem z Garym, zedytowałem 5-minutowe wideo w ciekawy sposób, gdzie pokazałem wiele z mojego portfolio i nagrałem siebie. Także szybkość działania, wykorzystywanie szans
A szansa, gdy spotyka doświadczenie, to wtedy jest coś fajnego. Zazwyczaj. Wykorzystanie szansy, to by zależało i poświęciłeś całą noc, można powiedzieć, na to, żeby to wykonać, zrobić ten advertisement. I oni to musieli zauważyć, bo też mówisz, że pokazałeś godzinę i to wszystko jakby pokazywało ten twój trud, który włożyłeś w to. I to też... od razu widać, jeżeli mamy z kimś do czynienia, kogoś jeszcze nie znamy, nie mamy zbudowanego zaufania, nie mamy żadnej relacji zbudowanej, ale tej osobie bardzo zależy i widać, że daje quality, ale też daje zaangażowanie i jest zmotywowana, no to jaki mamy obraz tej osoby? Na początku to jest duże zaciekawienie tą osobą, prawda? Bo ktoś próbuje. Ja ostatnio też miałem dużo takich... dużo ludzi pyta w ogóle o pracę. Ja akurat mam grupę Humber Media, która zrzesza tam 8 stron internetowych, wiele z nich jest stronami informacyjnymi. Jakby ludzie pytają, czy mogą być redaktorami, czy mogą pisać jakimiś newsmenami. I są maile typu, które czuję, że ktoś po prostu szuka byle jakiej pracy i zgłosił się tutaj, bo może akurat potrzebujemy kogoś. Ale już wiele razy prosiliśmy o próbkę jakichś skillsów, wyślij coś. Ale jeżeli ktoś najpierw pyta o pracę, a potem dobra, no to może coś wyślę, to w ogóle widać, że to nie ma o czym mówić. Jeżeli ktoś przygotuje 2-3 artykuły, zrobi fajne zdjęcia, wyśle, pokaże co potrafi, bo mu zależy, bo jest zmotywowany, wtedy ja jestem zaciekawiony, aż mi się chce z taką osobą spotkać, prawda? Więc ty zrobiłeś dokładnie to samo. Najpierw zapytałeś, hej Gary, tu jestem, recognize my face, a potem, okej, to jestem ja, drugi materiał, który musi przejść. Ktoś, kto jest tym filtrem, tym gatekeeperem, zobaczył, że no, w sumie może oni się znają, bo taki dobry materiał wysłał, to może faktycznie Gary powinien to zobaczyć. Ale tak, ale znają się, bo też na tym evencie mój kolega, który obok siedział, nagrał telefonem mnie, jak zadaje telefonem, nagrał mnie, jak zadaje to pytanie. I to też było w tym. I pokazał w tle Garego. Ja wtedy oczywiście to wideo też wziąłem i też montowałem w to wideo, więc to przy okazji, jak Gary to oglądał, to jemu się przypomniała ta sytuacja, bo on zobaczył siebie w wideo, jak ze mną rozmawia. Więc to, no, także to też ważne. Ale zdradziłeś całą technikę jakby wykonywania wideo, które sprzeda nas. A mogłem na tym zarobić, nie? 49,99 plus VAT. Nie, to umówmy się, że ten właśnie 99,9% oddałeś za friko tej wiedzy, ale jeszcze pozostaje ta 1/10, której ludzie, czy 1/100, które ludzie nie wiedzą i za tą zapłacą ci te 100 tysięcy. Mam nadzieję. Słuchaj, jedna rzecz mnie zainteresowała też, bo mówisz, że okej, zależało ci bardzo na tym i przeważnie jak komuś bardzo na czymś zależy, to później jak dostaje to zlecenie, czy dostaje tą pracę, czy dostaje to zadanie do zrobienia, to robi się troszkę nerwowo, prawda? Bo teraz bardzo mi na czymś zależy, więc teraz muszę zrobić to tak, żeby ta osoba chciała dalej ze mną współpracować. I ty mówisz jeszcze, że wyskoczyłeś rano o 6:00, z Garym, latałeś cały dzień za nim i dzień się skończył o 1:00 w nocy. Tak. I znając Garego, to on śpi tam po 3 godziny w nocy i tak dalej. No, nie do końca. Śpi, śpi już 6-7, ale to jest ważne, co się robi w ciągu dnia, nie to, ile się śpi. Jest to intensywny tryb życia. Tak. I teraz ty wskakujesz w jego dzień, nie dość, że masz bagaż nie powiedziałbym strachu, ale może masz taki bagaż, wiesz, że wchodzisz w tą sytuację po raz pierwszy, nie wiesz, jak co z tego będzie, to jeszcze masz cały dzień zapieprzać za nim, biegać, kręcić, robić to wszystko. Jak się wtedy czułeś? Nie było to dla ciebie zbyt dużo? Czy miałeś na tyle adrenaliny i tej ekscytacji tym, że wytrzymałeś do tej pierwszej i było super? Tak. I miałem też bagaż w dosłownym tego słowa znaczeniu. Miałem plecak ciężki z laptopem, z ładowarką, z drugą kamerą w razie czego i tak dalej, i tak dalej. Nie tylko ten bagaż pierwszy. Co tak, wydaje mi się, że ta w pewnym sensie adrenalina zrobiła też swoje i wykorzystanie szansy, bo my na przykład Grzesiek też może byśmy rozmawiali tutaj, gdyby nie Gary, a może nie, bo przez niego sporo się wydarzyło w moim życiu, więc wiedziałem, że to jest bardzo duża szansa dla mnie, chciałem to maksymalnie wykorzystać. Wydaje mi się, że to, co się tam wydarzyło rano i później w ciągu dnia, to było, na to się służyły co najmniej dwie rzeczy. Pierwsza z nich to jest
inteligencja emocjonalna, tak zwane EQ, nie proszę nie mylić z IQ, to taka bardziej inteligencja książkowa, EQ. Czyli wracając do tego czasu, kiedy byłem nastolatkiem i uczyłem się komunikacji i jakoś tak miałem to w sobie od zawsze, bo wiedziałem, w jakim celu tam jestem. Gdy się spotkaliśmy z Garym, przywitał się, o, cześć Rafał, fajnie, że jesteś, dawaj, zakładamy mikrofon i idziemy, mamy spotkanie. I przez pierwsze 2 minuty zapytał się mnie, jak tam, co jestem, co robię, taki small talk, wiesz? Mhm. A potem po prostu zaczęliśmy nagrywać wideo i tyle. I ja byłem bardzo, bardzo skupiony, czyli wiedziałem, jakie jest moje zadanie, co mam zrobić i przez większość czasu moje skupienie mentalne, ale też oczu było na kamerze, bo tak naprawdę ja patrzę na kamerę i kamera coś nagrywa, a nie patrzę do końca swoimi oczami, tylko patrzę oczyma kamery. To jest też skupiłeś się na robieniu materiału, a nie na tym, że obok ciebie jest znana osoba. Oczywiście, prawda? Tak, ponieważ w ciągu dnia tam podchodziły do nas osoby na ulicy, czy gdzieś w jakichś budynkach. O, cześć Gary, możesz zrobić sobie selfie i tak dalej. Dokładnie tak, jak ja bym 2 dni wcześniej podszedł do Garego, ale teraz byłem w zupełnie innych butach. Byłem w teamie Garego V, nagrywałem z nim wideo, jechaliśmy na spotkanie do firmy A, B, C, D, z różnych powodów nie mogę nazw wymienić, ale ja tam wchodziłem na te spotkania, gdzie były rozmowy na temat ogromnych kampanii za miliony dolarów i rozumiałem wartość tego, ale też wiedziałem, że moim zadaniem jest nagrać dobre wideo, czyli musi być audio, musi być ostre, powinien być kadr ciekawy, itp., itd., itd. Więc wiedziałem, że ja mogę spędzić dzień jakkolwiek, po prostu chodząc sobie z Garym, bo on i tak nie widzi tego materiału w momencie, kiedy ja go nagrywam, ale jak ten materiał dostanie edytor w Nowym Jorku i zobaczy D-Rock, to jeśli on będzie do dupy, jeśli będzie zły, no to pewnie nie będę drugi raz pracował z nimi. Więc wiedziałem, że tak, mam szansę, ale teraz dopiero zaczyna się praca. I byłem mega skupiony. Bardzo skupiony. To skupienie to się... Moje ciało to odczuło na pewno, ale to skupienie później, to zmęczenie gdzieś tam później jakoś wyszło. Chociaż nie do końca, bo wróciłem do domu o jakoś 1:30, jakąś taksówką wróciłem do mieszkania, ale też w ciągu tego dnia nie miałem zbyt wiele czasu oczywiście porozmawiać z Garym, bo tak jak mówiłem, byłem skupiony na pracy, on miał masę spotkań, ja tam nagrywałem wideo, zamieniłem z nim jakieś luźne słowo raz na jakiś czas, ale chciałem z nim porozmawiać, bo nie wiedziałem, co się wydarzy za 1-2 miesiące, nie wiedziałem, że zrobię kolejne wideo, nie mogłem tego wiedzieć, ale chciałem z nim porozmawiać i pomyślałem sobie, że, a wiedziałem, że na drugi dzień wcześniej rano jedzie na lotnisko, ma tam zamówiony jakiś taki, wiesz, car service, taki high-end taxi. Powiedziałem do Garego, hej Gary, już pod koniec dnia, minął cały dzień, pierwsza w nocy, kończy ostatnie spotkanie, mówię, Gary, czy mogę cię jutro rano odwieźć na lotnisko, bo chciałem z tobą porozmawiać, ten czas wykorzystać? On mówi do mnie, zazwyczaj tego nie robię, ponieważ mam umówiony ten car service, który tam został opłacony i to w ogóle jest, wiesz, na godzinę potwierdzone i wiem, że na pewno będzie, firma sprawdzona i tak dalej, a po drugie, będąc w samochodzie, gdzie jedzie szofer, tam taksówkarz, to Gary siedzi z tyłu i się skupia na sobie, on, nie wiem, pracuje lub odpoczywa. Jadąc z kimś innym, to w pewnym sensie oddaje swoją wolność, ale powiedział do mnie, tak, spoko Rafał, okej, dobrą robotę zrobiłeś, przyjedź jutro rano, więc ja wróciłem do domu w 1:30, zacząłem kopiować rzeczy na dysk twardy, minęło około godziny, położyłem się około 3:00 spać, wstałem po 5:00, bo chciałem być po 5:30 pod jego hotelem, bo miał samolot około 8:00 z Heathrow, także mimo to, że ten cały dzień minął, to jeszcze wróciłem do domu, wziąłem samochód o 5:00 rano i pojechałem po Garego i odwiozłem go na lotnisko. Wtedy mieliśmy jakieś 1:30, 40 minut na porozmawianie luźne o luźnych sprawach, wszystkim i o niczym. Więc to też była taka nagroda. I wtedy jeszcze byłem w takiej fascynacji tą osobą, że kto to jest i w ogóle show, ale później z czasem przy kolejnych Daily V to się tak troszkę przerodziło w taką bardziej relację, może nie do końca kumpelską, ale taką bardziej partnerską. Mhm. Właśnie rozumiem, że jakby chciałeś odwieźć go na lotnisko, bo być może czułeś, że to właśnie jest ostatnia szansa do rozmowy, bo nie wiadomo, tak, czy będziesz następne wideo. I być może tak przez cały dzień nie udało ci się porozmawiać, to przynajmniej możesz wykorzystać te 1/2 godziny jazdy na lotnisko, żeby może z nim pogadać. Więc jak miałeś znowu adrenalinę, żeby to zrobić, bo to jest być może jedyna szansa w twoim życiu.
Czy... Nie chciało mi się spać w ogóle. I kiedy wiesz co, zgłębię ten temat dalej, bo jeszcze dawaj, chwilkę cię przyciągnę. Jechaliście na lotnisko. Na ile wtedy rozmawiałeś z nim o tym, co naprawdę chciałeś zapytać, go porozmawiać, a na ile czułeś, że musisz wtedy może, nie wiem, troszkę się sprzedać bardziej, żeby było drugie wideo? Nie, na pewno nie ta druga strona, ponieważ Gary Vaynerchuk jest taką samą osobą przed kamerą, jak i poza kamerą. No bo nasz dzień trwał, nie wiem, 16 godzin, 18 godzin. Na materiału było może, nie wiem, 5-6 godzin. I tak bardzo dużo oczywiście. No ale pozostałe 10 godzin nie, więc część dnia była poza kamerą. No i wiem, jak się zachowywał. Więc wiedziałem, że nie tędy droga. I ja jadąc tym samochodem nie chciałem sprzedawać siebie, ale w pewnym sensie sprzedaż siebie działa się poprzez bycie człowiekiem, poprzez rozmowę, poprzez zapytanie się o to. Bo Gary Vaynerchuk, dla tych, którzy nie wiedzą, urodził się na Białorusi, byłem w ZSRR w latach 70. Jego rodzice, jak miał 2 latka, wyjechali do Nowego Jorku i tam się wychował. Więc w pewnym sensie to nas trochę połączyło, to taka imigrancka krew. Więc zapytałem o jego korzenie, czy był kiedyś na Białorusi, czy był może w Polsce, czy zna może jakichś Polaków w Nowym Jorku i tak dalej. To były rozmowy bardziej luźne, ogólne niż jak tak, najbardziej sprzedażowe. Czyli znowu budowanie relacji, zaufania, a nie znowu wychodzenie, że wiesz co, ja ci nakręciłem wszelkie wideo, więc teraz tutaj wiesz, ja w ogóle jestem taki fajny i tak dalej, nie? Czyli wracamy do tego, mówiliśmy wcześniej o tym messengerze, tak? I tym jakby wysyłaniu tych informacji. Tutaj też... Ty jakby naturalnie to robisz, mówisz, że nie masz z tym problemu, od zawsze to czułeś, że budowanie relacji z innymi, otwartość jest jakby twoją mocną stroną. I tutaj też jakby wykorzystałeś ten czas z Garym. Tak. Okej. Dobra, to doszliśmy do tego jakby kulminacyjnego momentu, na który dużo osób może czekało właśnie, bo tutaj, prawda, człowiek, który pracował z Garym, no to dobrze, już opowiedzieliśmy tę całą historię, jak to się zaczęło, jak to się stało, że ciągle jesteś chyba, tak? Pracujesz w jego teamie dalej, tak? Tak, tak na pewno tak, tylko że jako freelancer, tak jak pewnie z rozmowy wynikło, i tak jak mówiłem, ja pytałem o pracę z nim, to mówiłem o byciu jego europejskim D-Rockiem, czyli David Rock w 99% jeździ z nim po całym świecie, w Europie, Azji, Afryce, Stanach. W momencie, kiedy David nie może lub jest zajęty czymś innym lub, nie wiem, jest na wakacjach, to wtedy jedzie ktoś inny. Mhm. Jest w Stanach parę osób, a ja jestem taką osobą, która pomaga w Europie. Czyli z Garym byłem głównie w Londynie, ale też polecieliśmy na 4 godziny do Lizbony na konferencję tam i z powrotem. Także, także jak najbardziej tak pracuję. Jednak to jest... nigdy nie wiadomo, kiedy coś się wydarzy. Bo tak jak mówię, teamem zarządza D-Rock, a ja pomagam wtedy, kiedy mogę i jestem dostępny. Mm-hmm. No daj mi rzucić teraz parę myśli na talerz, które mi się tutaj zrodziły. Pierwsza taka techniczna rzecz w ogóle. Współczuję komuś, komu wysłałeś te 6 godzin oglądania. Znaczy, nie współczuję, ale wiesz, wyobrażam sobie. Teraz facet ma 18-godzinny dzień, ten gościu biega za nim, kręci, zrobił 6 godzin materiału, a tamten ma z tego wideo bloga zrobić na, nie wiem, 5-10 minut. Z 6 godzin, może. Tak? No może 15. I teraz po prostu ogarnąć tą ilość materiału. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale może to nie jest to pytanie, tylko chciałem zauważyć, że możemy o tym porozmawiać teraz albo później, bo ja też edytowałem jeden odcinek Daily V, ale to może za chwilę. To jest bardzo ciekawa historia, jeśli chcesz. Dobrze, ale właśnie teraz chcę... Wspomniałeś wcześniej o Robercie Kiyosaki, że jakby on się w twoim życiu pojawił. Ja też miałem go w swoim życiu i jakby wiele rzeczy pamiętam z tego, co Robert Kiyosaki mówił. Jedna z takich rzeczy, którą on mówił, to jest o byciu szczęściarzem, czyli lucky. Mówią, że o, udało mu się, dostał pracę z Garym V, lucky, szczęściarz, a coś tam, o, udało się mu, lucky. I tak mogą ludzie mówić właśnie, że komuś się udało biznes otworzyć, miliona zarobić. Robert Kiyosaki mówił, że luck, można uznać słowo luck angielskie, L-U-C-K,
można potraktować jako skrót. I on często używał takich rzeczy, takich skrótów, jakby wyjaśniał, co znaczy luck. Mhm. I on po angielsku wyjaśnił, że luck to znaczy labor under correct knowledge. Mhm. Czyli praca używając poprawnej wiedzy. I ty jakby jeszcze, jak wynosiłeś ten internet na papierach wtedy i uczyłeś się tych wszystkich konceptów, poznawałeś, jak zrozumieć siebie, być dojrzałym emocjonalnie, być osobą, która podejmuje dobre decyzje, działać, jakby uczyłeś się wtedy tych rzeczy, uczyłeś się relacji i w momencie, kiedy nastąpił przełomowy moment w twoim życiu, gdzie byłeś tam, gdzie chciałeś być, przy osobie, która była dla ciebie bardzo ważna, Gary, siedziałeś tam na tej sali, zadałeś pytanie, zacząłeś działać wtedy i zacząłeś działać, czyli labor, zacząłeś pracować ciężko, under correct knowledge, czyli miałeś tą wiedzę, którą kiedyś się nauczyłeś i ona się teraz przydała, że pomyślałeś sobie, tak, to jest ten moment, nie boję się, zapytam o to, a później przyjadę do domu i zrobię film, a później wyślę e-maila. Ile osób jest takich, które siedzą, może siedziałyby tam, pomyślałoby sobie, fajnie by było z Garym pracować, mam, umiem malować, umiem robić zdjęcia, może bym się mu przydał, ale gdzie by on tam chciał ze mną? Więc to jest taki przykład, że wielu z nas może sama podstawiać sobie nogę i nie przejść nigdy dalej, ponieważ możemy mieć właśnie takie wrażenie, że ludzie, którzy coś osiągają, to są szczęściarzami. Że to jest tylko taki luck. Natomiast właśnie luck według Kiyosakiego, ja potwierdzam, że ja w to wierzę, to jest właśnie działanie. To jest przede wszystkim działanie pod warunkiem, że działasz w dobrym kierunku, bo jeżeli nie wiesz, jak działać, to działasz i robisz głupoty. No, mógłbyś, nie wiem, zadziałać w ten sposób, że wybiegłbyś na scenę do Garego i zaczął mu buty całować i powiedzieć, o, proszę cię, weź mnie do pracy. To też jest działanie. Tylko, że w nieprawidłowy sposób. Więc knowledge, zdobywanie wiedzy jest bardzo ważne dla samorozwoju i do osiągania rzeczy, ale drugą rzeczą właśnie jest działanie. I ty zrobiłeś właśnie to i mam wrażenie, że realizujesz cały czas jakby trochę może odcinasz kupony teraz, bo zrobiłeś coś ważnego, zaistniałeś, masz masę znajomych i teraz ludzie przychodzą do ciebie i wiesz co, Rafał, może byś nam nagrał wideo. Mam takie wrażenie, że dużo osób, szczególnie Polaków Wielkiej Brytanii, chcą z tobą współpracować, właśnie z tobą, dlatego że widzą jakość i widzą, z kim ty współpracujesz i masz już swoją markę wyrobioną. Czy łatwo ci jest zdobywać właśnie nowych klientów? To jest w zasadzie moje pytanie teraz, po tym takim wprowadzeniu dłuższym. Jasne, bardzo ciekawe wprowadzenie. Już na to pytanie odpowiem. Odniosę się do tego Kiyosakiego, tylko bardzo ciekawe jest to słowo labor. Dla słuchaczy, którzy być może troszkę mniej angielski znają, to labor ma taką konotację takiej pracy, ty naprawdę o tym wiesz, Grześku, takiej pracy często fizycznej. Jak się ktoś mówi, że ktoś, someone is labor, że pracuje, czy ma kopierowy, albo pracuje w jakimś magazynie, a work to jest taka bardziej praca ofisowa. Więc dlatego o tym też myślę, bo to oczywiście nie do końca chodzi o to, żeby kopać rów na ulicy, ale to ma być praca ciężka. I o tym też mocno mówi Gary w jednym z takich pilotażowych odcinków, który David stworzył, chyba pierwszy dla niego, co też było testem. I na przykład David Rock też na samym początku pierwszy odcinek zrobił zupełnie za darmo, bo chciał, też się wprosił i zrobił odcinek pod tytułem Dirt, o Boże, teraz mi to tak, no widzisz, daj mi sekundę, Dirt and, który między innymi mówił o tym... To trzeba się upaprać i obrudzić, co? Tak, sobie wyobrażam. Właśnie jak ty będziesz tego szukał, właśnie, to jakby dodam sekundę, tutaj, tak. że właśnie ten labor, ja też tak to rozumiem i też ma taką właśnie konotację, że labor to jest ta ciężka praca. Nawet medycznie labor, słowem labor określa się poród. To jest najcięższa praca z możliwych. Nie? Jak najbardziej. Znalazłem tytuł Clouds and Dirt. Czyli chmury oraz brud. I to też w pewien sposób mówi to, o czym ty mówiłeś, bo z jednej strony tak, chcemy mieć samochody i nowe telefony i domy i wakacje i żyć w takim fajnym świecie
entrepreneur, przedsiębiorcy, nie musieć być na 9 to 5. Z drugiej strony, żeby to zrobić, trzeba jeść ziemię, eat dirt. Czy nawet mówiąc mocniej, jeść gówno, jak to się po angielsku lepiej brzmi, eat shit. Mocno pracować, więc o tym też mocno mówi Gary. A to, o czym mówiłeś na moim wtedy spotkaniu z Garym, ile osób w sali mogłoby tak wstać i coś powiedzieć, a dlaczego może ja to zrobiłem, a nie kto inny? Wydaje mi się, że to było nałożenie bardzo wielu warstw przez te lata, tak jak wspomniałeś, jak byłem nastolatkiem, gdzie się tego uczyłem. Bardzo ciekawie o tym artykuł napisała, czy tam mówiła na wideo ostatnio Kamila Rowińska, też niesamowita kobieta, ty pewnie ją znasz, jeśli jakiś słuchacz albo nie zna Kamili Rowińskiej, bardzo polecam. Też mam okazję z nią współpracować, kilka materiałów wideo zrobiliśmy razem, także ona o tym właśnie mówiła, że w momencie, kiedy do niej przychodzi ktoś, przepraszam, na szkolenie, i coś się nagle na tym szkoleniu dzieje, że ktoś nagle otwiera oczy i staje się, nie zaczyna działać, zmienia związek albo wchodzi w nowy związek, to ona nie do końca bierze za to odpowiedzialność, że to na jej szkoleniu się wydarzyło, tylko dziękuję też wszystkim innym szkoleniom, bo ona akurat jest w biznesie szkoleniowym i coachingowym, ale cokolwiek się nie dzieje w naszym życiu, to codziennie budujemy siebie. Codziennie robimy tak, że ta skóra staje się trochę bardziej twardsza. I w momencie, kiedy coś się wydarzy, to nie jest tak, że to się wydarzyło w tej minucie. Jakimś cudem chirurdzy plastyczni w Kalifornii mogą czarżować $500,000 za jakieś operacje, które trwają pół godziny na przykład, bo oni zbudowali tą swoją jakość na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy i lat. Do swojego pytania wracając, czy jest mi łatwo? Tak i nie. Na pewno o wiele łatwiej niż kiedyś, ponieważ pracy wideo i takiego wideo ukierunkowanego na biznes i na social media, na którym się skupiam, mam sporo. Jednak broń Boże, nie biorę tego, jak się mówi, for granted, czyli jak to przetłumaczyć na polski? For granted, jakbyś to powiedział, Grześku, takiego. Ostatnio to tłumaczyłem sobie. I zapominam znowu, nie? No. For granted, czyli po prostu, że mi się należy, tak? Tak, tak. Nie myślę sobie tak po prostu, że już to zrobiłem i koniec, bo świat się ciągle zmienia, nowe rzeczy się dzieją, rodzą i ja wydaje mi się, że jeszcze mocniej pracuję niż przed Garym i w trakcie pracy z Garym teraz, ponieważ chcę jeszcze bardziej swoje umiejętności pokazać w pracach z klientami. To też w pewien sposób uzasadnia to, w jaki sposób pracuję, jaką mam stawkę, która nie należy do najniższych, więc bardzo mi na tym zależy, żeby pracować tak jak z Direct Line i z Garym, nie tylko raz, ale drugi, piąty, dziesiąty, bo wtedy wydaje mi się prawdziwa wartość w relacjach biznesowych się rodzi, gdy się coś tworzy na lata. I to też o wiele bardziej cenię, czyli nawet jeśli z kimś nie uda mi się zrobić jakiegoś biznesu z różnych powodów, to chciałbym bardzo wrócić do tego tematu za rok, za 5 lat, za 8 lat i wspominać te czasy wiele lat temu. Także długofalowe relacje. Mhm. Życzę ci tych długoterminowych, długofalowych relacji. Mam nadzieję, że jak najwięcej takich będziesz miał w swoim życiu. Kiedy zaczynaliśmy dzisiaj tą rozmowę, to jakby w międzyczasie mówiliśmy o kilku takich technicznych rzeczach. Na początku pytałeś, czy może powiedzieć o tym, co teraz działa, dlaczego ludzie powinni wejść w Instagram i tak dalej. Wiesz co, czuję, że to jest temat pewnie na kolejną rozmowę, na którą mam nadzieję, się zgodzisz. Czyli już mam... Dobrze, czyli dołączasz do grona Direct Line oraz Garego. Nie tylko raz, ale kolejne razy, tak? My jesteśmy taką one night stand, tak? Boże. Nie, no ja od razu realizuję to, czego się nauczyłem, tak? Super, dziękuję bardzo, jasne. Słuchaj, więc to znaczy ja też uzależniam to od tego, co powiedzą słuchacze, ponieważ ty masz dużo doświadczenia, jak działa wideo, w jakich mediach działa wideo, jak powinno być zrobione. I nie tylko wideo, bo też dużo masz, na pewno zaczerpnąłeś doświadczenia, patrząc na to, co robi Gary i jego zespół. Mhm. I tutaj twoja wiedza, twoje doświadczenia na pewno dla wielu, wielu osób byłyby przydatne. Mówimy tu o mediach społecznościowych i działaniach marketingowych. I tu rozumiem, że jesteś już skłonny do tego, żeby się tą wiedzą, doświadczeniem podzielić. Więc jeżeli kochani, to was interesuje i chcecie od Rafała dowiedzieć się, to pytania proszę zadawać pod tym materiałem. Jeśli ich tam będzie kilkadziesiąt,
no to będziemy mieli o czym rozmawiać w następnym odcinku z Rafałem. Jeśli tam będzie 5-10, no to myślę, że to nie wiem, może sobie zadzwonicie do Rafała pod numer telefonu. Żartuję, Rafał, więc jak się można z tobą skontaktować? A to jest bardzo ciekawe, bo jak ktoś znajdzie mój Instagram, to ja tam kiedyś zrobiłem taki trik, że ja tam mój numer telefonu dałem. Wiesz, jeśli ktoś znajdzie mój Instagram, to jednym z postów jest mój numer telefonu. Ponieważ to było też ciekawe, bo szansa, żeby ktoś do mnie będzie wydzwaniał z jakimś spamem lub sprzedażą twardą, to jeśli naprawdę nie będę chciał tej osoby słuchać, to zablokuję numer, ale możliwość tego, że mój telefon jest dostępny wszędzie, sprawia to, że może kiedyś o drugiej w nocy, jakby ktoś potrzebował nagle zrobić wideo albo edycję, jakiś bardzo high-end production i będzie emergency, ktoś znajdzie mnie i zobaczy tam jest numer telefonu, a na maila nie odpowiem o drugiej w nocy, zadzwoni i mnie obudzi, to może być może po raz kolejny zmieni moje życie. Także numer telefonu jest dostępny na Instagramie, ale tak, Instagram oraz Facebook, to są, używam też Twittera, ale głównie na zachodzie, w Europie jest troszkę mniej znany, ale Instagram i Facebook tu i tu jako Rafał Pikul zapraszam do kontaktu i komunikacji. Nie wiem, czy przed tobą Krzysiek jeszcze ostatnie zdanie, czy nie, ale chciałem też o tobie wspomnieć słówko i powiedzieć, że dziękuję za te fajne rzeczy, co robisz. Nie tylko za naszą rozmowę, aczkolwiek jest mi bardzo miło, ale za wszystkie inne. Tak jak mówię, wielu wspólnych znajomych naszych tutaj, moich tutaj było po drugiej stronie tego ekranu i rozmawiało z tobą. Jesteś też przykładem na to, że robisz coś więcej niż chodzenie do domu, pracy do domu i pewnie narzekanie, bo to jest też coś takiego ważnego. Wydaje mi się, że nieważne co robimy, ja tworzę wideo, nieważne co robimy w pracy, czy mamy swój biznes, czy mamy rodzinę, czy nie, wykorzystanie tej szansy danej nam tutaj na tej ziemi jest przeważne. I jeśli mógłbym się zostawić naszych oglądających lub słuchaczy z taką jedną myślą, to byłoby to, że tylko tak naprawdę pomyśl, że masz tyle lat, ile masz, i ten czas minął, czy to jest lat 20, 30, czy 45, to jest kawał czasu. To jest kawał czasu i za chwilę minie drugie tyle lat. A jak minie drugie tyle lat, to prawdopodobnie już będziesz bardzo starą osobą. I czas leci, a nigdy nie wiadomo, kiedy będzie ten ostatni dzień. Także szkoda życia na robienie czegoś, czego się nie chce. A naprawdę można zarabiać na Pokemonach, na robieniu wideo, na robieniu audio, na cokolwiek. Więc to, że ja robię wideo, jak najbardziej, ale bo to jest moją pasją i połączenie biznesu jest niesamowite. Ale bardziej cieszę się z tego, że robię to, co kocham i wykorzystuję życie. Bo mamy tylko jedno. One life. Cieszę się, że o tym mówisz, bo też wydaje mi się, że jeden z odcinków, który ty, Garemu, nakręciłeś, zawiera taki moment, kiedy on tłumaczy młodemu człowiekowi, pyta się, ile masz lat, on mówi 20, ileś tam, a on mówi, to ty powinieneś pójść do domu starców i posiedzieć z nimi i popatrzeć im w oczy. I kiedy zobaczysz w ich oczach ten żal, ogromny żal, że w życiu nie udało im się zrobić tego, co chcieli, to cię zmotywuje do tego, żeby zacząć pracować ciężko i zrobić w życiu to, co przyniesie ci prawdziwą wolność, żeby nie być tak jak oni w domu starców, gdzie jest beznadzieja dla tych ludzi, tak? Więc to jest też ważne, taka motywacja faktycznie, jeśli chodzi o to, że czas nam ucieka, ale skoro... Niewykorzystane szanse, tak? Bo wielu z tych starców coś wykorzystało, ale wielu nie, więc wykorzystujmy te rzeczy. I skoro już wspomniałeś o mnie i o tym, co ja robię, jakby pomyślałem, poczułem to, że chcę powiedzieć też o tym, dlaczego ja to robię. Dlaczego ja kontynuuję? Dlaczego robię 22 odcinek z Rafałem Pikulem, pomimo tego, że to Biznes Cafe nie jest jeszcze może dużym biznesem, w ogóle nie jest nawet jakimś dochodowym biznesem, ale robię to, cały czas to robię. I cały czas czuję, że chcę to robić, więc tak jak wcześniej rozmawialiśmy o ludziach, którzy coś nie robią terminowo, nie chce im się, tracą motywację, nie tracę motywacji do tego. Jest ciężko robić to na przykład co tydzień, bo trzeba się umówić z kimś, poświęcić czas, trzeba później to obrobić, wrzucić w internet, zapromować, wysłać maila do ludzi. Masę pracy. To jest tak, jak ktoś zrobi te 6 godzin wideo, musi później siedzieć przed tym i to robić. Jest masę pracy. Więc skąd ja biorę motywację do tego? Chciałem się tym podzielić.
Proszę, dawaj, dowiem się. I mnie się wydaje, że wiele osób nie wie tak naprawdę, kim są. Kim są. I co ja mam na myśli, to jest, okej, jestem człowiekiem, wykonuję jakieś tam prace, coś tam robię, jestem, i ich idea, ich jakby jak to powiedzieć, zdanie o sobie samych mają takie, że oni, ich zadaniem w życiu jest zarobienie wystarczająco pieniędzy, żeby zapewnić byt sobie, swojej rodzinie, i to tyle. De facto to jest jakby cel życia. Ewentualnie to, żeby być dobrym człowiekiem, prawda, i żeby nikomu nic nie ukraść, nikomu nic nie być winnym, i de facto umrzeć w spokoju. I to jest jakby ich być może taki nie wiem, cel życia, żeby mieć spokój. Natomiast życie, prawdziwe życie, nie polega na szukaniu właśnie spokoju, tylko na poszukiwaniu szczęścia. Poszukiwanie szczęścia wiąże się z tym, że ja odkrywam, kim naprawdę jestem i co naprawdę chcę robić dla innych. Nie dla siebie, że chcę sobie kupić to czy tamto, bo to jest tylko efekt w świetnie wykonanej pracy. Ale ja szukam w sobie tego, co ja, do czego zostałem stworzony, jaki jest mój unikalny dar. Ja długo nie wierzyłem w to, że moim unikalnym darem i moją rzeczą, którą powinienem robić, jest pokazywanie ludzi w taki sposób, żeby pokazać ich autentycznie, żeby nie pokazywać, że Rafał Pikul, biznes, coś tam, prawda, plastikowo, oferta i tak dalej, tylko, że ty jesteś taki, wiesz, tylko wyszlifowany, wspaniały u mnie na wideo, tylko jesteś, jaki jesteś. Tak jak powiedziałeś, jechałeś z Garym w samochodzie na lotnisku, on był taki sam w samochodzie z tobą, jak jest przed kamerą. I mnie chodzi o to, żeby pokazać ludzi, szczególnie Polaków, którzy mają problem z tym, żeby być sobą, że można być sobą, w jaki sposób być sobą, i że to jest najbardziej wartościowa rzecz. I mnie to kręci, mnie to motywuje, że ja rozmawiam z takimi ludźmi jak ty, którzy otworzą się i powiedzą prawdę o sobie. Nie boją się żadnego pytania. I to jest moja misja w życiu, żeby uwalniać ludzi od poczucia, że muszą być idealni, że muszą być wyszlifowani, że muszą pięknie wyglądać jak na Facebooku, i trzeba tworzyć wokół siebie jakby taką otoczkę wspaniałości, idealności, piękności. Oczywiście fajnie jest się docenić, ale ważne jest, żeby być okej z byciem autentycznym. I dlatego właśnie to mnie kręci, to mi powoduje, że ja działam i ja chcę pomagać ludziom odnajdywać ich prawdziwą misję w życiu, ich tożsamość, prawdziwą tożsamość. Kim oni są. Tak, tak zwane self-awareness po angielsku, tak? Bardzo dobrze. Jak mówisz na początku o tym bezpieczeństwie, że ktoś chce bezpieczeństwa w swoim życiu, to takim się powiedzenie, czy mini historyjka przypomniała, że gdyby pierwszym zadaniem czy obowiązkiem kapitana statku było bezpieczeństwo statku oraz załogi, to nigdy nie wypłynąłby z portu. To nie jest na pierwszym miejscu. Nie, bo tutaj jest, prawda, zadanie. Trzeba gdzieś dotrzeć i trzeba przepłynąć przez tą burzę. Trzeba się zmagać z różnym żywiołem. Takie jest życie. To jest prawdziwe życie. A pozostanie w porcie pewnie można przeżyć, ale nie widzi się prawdziwego życia wtedy, więc nie życzę nikomu pozostania w porcie. No nie, i jak najbardziej z tym się zgadzam, i też mówiąc o swojej misji życiowej, gratuluję, chylę czoła, szacunek. Ja mam coś podobnego. Wydaje mi się, że jest to połączenie tego, co mówiłeś, z tym, że żeby wykorzystywać szanse i, tak jak mówiłem wcześniej, realizować... pokażę ci kubek, który tutaj mam, bo to taki trochę może puenta naszej rozmowy. Zobacz. Do what you love. Always we work. Do what you love. To jest takie banalne, ale wydaje mi się, takie banalne rzeczy, jak ktoś się zrozumie, to
to są przebojowe, no bo mówimy tak, rób to, co kochasz, jak nie będziesz robił to, co kochasz, nie będziesz pracował ani jednej minuty więcej i tak dalej. I to są takie takie trochę cheesy slogany często, ale jeśli naprawdę zaczniesz robić, tylko robić to, co kochasz, to, co lubisz robić i pokazywać to światu na tym Instagramie i Facebooku i budować relacje i dbać o ludzi, dostarczać 101 co najmniej procent tego, co obiecujesz, albo w relacjach z człowiekiem dawać 51%, a brać 49%, to z czasem naprawdę można na tych Pokemonach zarabiać. Można. I właśnie tutaj chcę zakończyć jeszcze taką puentą, to, co powiedziałeś, że kochaj, rób to, co kochasz, ale nie po to, żeby zarobić pieniądze, że będę to robił po to, żeby zarobić, tylko rób, ponieważ to kochasz. Mhm. A wtedy te pieniądze mają być efektem tego, że robisz to dobrze. Ale rób to, co kochasz, dlatego, że to kochasz robić. Mhm. A nie dlatego, że to przyniesie pieniądze. Myślę, że to jest taka mała różnica, która często burzy właśnie rozwój, czyli ktoś zaczyna robić coś, co kocha po to, żeby zarabiać. I to niestety jakby podcina mu skrzydła, bo wtedy uzależnia ten sukces od pieniędzy i szybko można się zniechęcić, że no, ta moja pasja jednak nie jest dochodowa. Dobrze, Rafał, przedłużyłem sporo. Obiecałem ci, że skończymy pół godziny temu. Rozmowa z tobą jest niezwykle fascynująca. Dziękuję. Historia z Garym to jest tylko fragmencik, który jest jakimś tam tutaj diamencikiem w tej rozmowie, ale ile rzeczy tu poruszyliśmy interesujących. Mnie się wydaje, że to powinno być bardzo interesujące dla naszych słuchaczy, więc też czekam na wasze komentarze i proszę was, jeżeli ten odcinek z Rafałem w jakikolwiek sposób wam pomógł, podzielcie się tym dalej. Podzielcie to wśród swoich znajomych, wrzućcie to dalej, ponieważ rozwój tego podcastu, ale nie tylko, rozwój waszego życia też będzie zależał od tego, czym się dzielicie z innymi ludźmi. Dajcie im jakąś wartość. Jeżeli to jest dla was wartościowe, dajcie komuś coś wartościowego, a oni też na pewno w pewnym momencie odpłacą się tym wam. Oczywiście, bo kto wie, być może jakieś jedno słowo będzie tą kroplą małą, która przeleje kielich i coś, co ty powiedziałeś, albo jakoś zainspiruje do czegoś. Nigdy tego nie wiemy i stereotypowo nie doceniamy siebie jako ludzie, więc podziel się tą wiadomością i tym wideo, bo być może kto to komuś pomoże, a w świecie, Grześku, YouTube'a i Facebooka to tak się robi, nie? Polajkuj na dole i zasubskrybuj, tak? Muszę się nauczyć tego ruchu, wiesz? Tak, a linki będą tu i tu, tak? To musimy porozmawiać jeszcze na ten temat. Okej, okay, nie ma sprawy. Okay. Dziękuję bardzo. Rafał Pikul, dzisiaj gościem Biznes Cafe. Kochani, wszystkiego dobrego, miłego dnia.